wszyscy zdążą powiedzieć swoje kwestie. Nasza cała wszechnica jest transmitowana na bieżąco w internecie, a później po prostu będzie można oglądać. Jeśli ktoś nie obejrzał, będzie można jeszcze oglądać na YouTubie. Trzeba tylko znaleźć kanał Muzeum Niepodległości i na tym kanale te filmy przez długi czas są. No jak Państwo wiecie, są te różne obostrzenia. W związku z tym w tej chwili frekwencja nie jest jakaś bardzo duża tutaj uczestników. Ale tak jak oglądam z tych wszystkich kolejnych wszechnic relacje, to jest bardzo duża grupa osób, które właśnie oglądają nas przez internet i to osób również z zagranic. Pierwsza część naszego spotkania to był ten finisarz wystawy Damy Serca Tadeusza Kościuszki. Mamy tu malarza. Ja Państwu przedstawię pan Jakob Mikaelian. Jakob, padni bajsa. Pokaż się. To jest autor obrazów tych Dam Serca Tadeusza Kościuszki i bardzo wielu portretów związanych z Tadeuszem Kościuszką, bardzo wielu obrazów bitewnych. Ma pomysł, żeby tu jednak malować panoramy i jeszcze wiele innych plastycznych, historycznych pomysłów. Jako pierwszy mówca miał na naszym spotkaniu wystąpić pan profesor Marian Marek Drozdowski, ale z powodów rodzinnych nie mógł się zjawić, ale przysłał referat. Prosił, żeby skrót tego referatu Państwu przedstawić. Otóż Tadeusz Kościuszko, biografia z dokumentu wysnuda Tadeusza Korzona. Muzeum Niepodległości i Polska Fundacja Kościuszkowska, najbardziej aktywne w Warszawie organizacje zajmujące się popularyzacją wiedzy i tradycji kościuszkowskiej, wydały w październiku 2021 roku reprint wielkiego dzieła Tadeusza Korzona Kościuszko, biografia z dokumentu wysnuta, wydanego w roku 1894 nakładem Muzeum Narodowego w Rapperswilu. Wspomniany reprint ukazał się pod redakcją moją i pana dyrektora Skoczka w 275. rocznicę urodzin Kościuszki i również z okazji 38. Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego obradującego w Lublinie, Maciejowicach, Żelechowie, Garwolinie i Warszawie. Przecież a kim był Korzon? Urodził się 9 listopada 1839 roku w Mińsku na Białorusi. Zmarł 18 marca 1918 roku w Warszawie. Był wybitnym historykiem, szczególnie znawcą historii Polski i historii powszechnej XVIII wieku. W 1861 roku za zorganizowanie manifestacji patriotycznych na Kowieńszczyźnie skazany na karę śmierci, zamienioną na zesłanie. Od 1869 roku przebywał w Warszawie. W latach 1869-97 pracował w zarządzie kolei nadwiślańskiej i dodatkowo pracował w szkole handlowej imienia Kronenberga. W latach 1897-1918 był dyrektorem Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie. Od 1888 roku był członkiem Akademii Umiejętności, czołowym przedstawicielem Warszawskiej Szkoły Historycznej. Po walkach bratobójczych w czasie rewolucji 1905-1906 roku na proces historyczny patrzył z pozycji ideałów ruchu narodowo-demokratycznego. Prowadził salon towarzyski skupiający elity warszawskie. Był współtwórcą Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej i autorem takich dzieł jak Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764-94, Warszawa 1897-1903, tego dzieła przetworzonego na początku, czyli Kościuszko, biografia z dokumentu wysnucha. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, tom pierwszy do trzeciego, we współpracy z Bronisławem Gębarzewskim. Tadeusz Korzon, jako wykładowca Towarzystwa Kursów Naukowych w Warszawie, obok Ludwika Krzywickiego, Stanisława Kalinowskiego, Wacława Sierpińskiego, Samuela Dicksteina, blisko współpracował z Piotrem Drzewieckim, wielkim społecznikiem, pierwszym prezydentem niepodległej Warszawy. Kilka problemów kontrowersyjnej biografii Kościuszki
w swojej pracy doktorskiej przedstawiła dr Londyna Ordon w książce Spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze, dokonała wnikliwej analizy polemik historyków wokół biografii Kościuszki. Natomiast profesor pisze, że ja chciałbym natomiast zwrócić uwagę na kilka problemów, które do dzisiaj dzielą nasze poglądy. Kto miał istotny wpływ na wychowanie młodego Kościuszki? Przed jego wyprawieniem do Korpusu Kadetów pod koniec roku 1765. Przede wszystkim matka, Tekla Ratomska. Wcześniej owdowiała, obarczona opieką nad czworgiem dzieci, córkami Anną i Katarzyną wraz z synami Józefem i Tadeuszem. Początkowo wpływ na wychowanie Kościuszki miało kolegium jezuickie w Brześciu, który utrzymywał dobre stosunki ojciec Sodalis Marianus. Pod wpływem rywalizacji z PR-ami do nauki wprowadzono język francuski, niemiecki, historię grecką i rzymską. Dzisiaj wiemy, że Kościuszko uczył się w szkole PR-ów w Lubieszowie, ale to jest cytat z tej książki, tak jak Korzon to napisał ponad 100 lat temu. Skuteczniejszy wpływ na wychowanie Kościuszki wywarła szkoła rycerska, do której dostał się 18 grudnia 1765 roku dzięki protekcji Józefa Sosnowskiego, pisarza Wojska Litewskiego i członka Komisji Wojskowej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po zapoznaniu się z katechizmem kadeckim pióra komendanta szkoły księcia Czartoryskiego, Kościuszko miał sposobność słuchania kursów inżynierii wojskowej, fortyfikacji i taktyki obozowania przez manewry urządzanego w polu. Po studiach we Francji, na które wyjechał w końcu 1769 roku, podkreśla Kozon, był wybitnym inżynierem i artylerzystą, wcale dobrym znawcą piechoty, tylko obcą mu była służba kawalerii. Po kłopotach majątkowych i sercowych w kraju w połowie 1776 roku popłynął przez ocean do Ameryki. Jaki był udział w wojnie Stanów Zjednoczonych o niepodległość i jego działania po powrocie? W 1788 roku, kiedy Sejm Wielki dyskutował o konieczności powołania 100-tysięcznej armii, Kościuszko na wzór amerykański projektował powołanie milicji obywatelskiej składającej się ze wszystkich stanów, w tym szlachty, chłopów, mieszczan, powoływanej we wszystkich województwach, ziemiach, powiatach, umundurowanych i dowodzonych przez oficerów wybieranych na sejmikach. W sprawie przyjęcia Kościuszki do szeregu Wojska Polskiego listem do króla 18 października 1788 roku interweniowała księżna Ludwika Lubomirska, dawniej z domu Sosnowska, podkreślając jego zaszczytną służbę w armii amerykańskiej. Kościuszko mianowany przez króla generałem majorem obok księcia Józefa Poniatowskiego, Suwczyńskiego, Zabieły i Jarosławskiego chciał służyć w wojsku litewskim. Natomiast został skierowany do wojska koronnego, w którym służył w latach 1790-92. Czuł się osamotniony na pierwszej kwaterze we Włocławku. Niemiły Włocławek w miesiącach letnich zamienił na Lublin. Później, zbliżywszy się do Kamieńca Podolskiego, dowodzonego przez przyjaciela generała Józefa Orłowskiego, prosił Kościuszko, 45-letni kawaler, o znalezienie kandydatki na żonę. I wkrótce przeżył nieszczęśliwą miłość do Tekli Żurowskiej, o której tam Państwu opowiadałem, kiedy oglądaliśmy jej portret. Tu troszeczkę już skrócę, bo tu są te militarne dzieje. Proszę Państwa, co pisze Korzon? Jakie główne błędy popełnił Kościuszko, dysponując bardzo szeroką władzą? Bo przysięga na rynku w Krakowie dawała mu władzę dyktatorską. Władzę po prostu taką, jaką nie dysponował ani Jagiełło, ani Batory. I on po prostu jako człowiek bardzo cnotliwy podkreślał, że nie pragnie władzy. Złożono ją w moim ręku na ten moment krytyczny. Nie wiem, czy na tę ufność zasłużyłem, ale to wiem, że ta władza jest dla mnie jedynie narzędziem do skutecznej obrony. I teraz te błędy. Wojsko Kościuszki było niedostatecznie zorganizowane i do karności wdrożone. Korzon pisze, brakowało koordynacji działań kawalerii z piechotą. Oficerowie nie byli w stanie powstrzymać swoich żołnierzy od obdzierania trupów.
uniwersały ogłoszone latem 1794 roku w sprawie opieki prawnej rządu nad chłopami o zmniejszenie dni pańszczyzny były bojkotowane przez część dziedziców i władze powstańczej i nie były w stanie zmienić tradycyjnego stosunku ziemian do chłopów pańszczyźnianych. Kościuszko, odpowiadając 29 maja w obozie pod Sieczkowem, zdaniem Korzona, nie po jakobińsku, odpowiedział: wprawdzie nie wolno mu było tykać konstytucji, rozstrzygać kwestii o formie rządu, nie wolno mu było tronu wywracać, ale osobę Stanisława Augusta posłać pod sąd kryminalny najwyższy i zdjąć pomazanie koronacyjne, jak to zdjęto święcenia z księdza Dziewońskiego. Można byłoby z łatwością to po prostu zrobić, bo stronnictwo królewskie składało się z garstki intrygujących dworaków. W okresie poszczekocińskim, czyli po 6 czerwca, Kościuszko nie przewidział tego, że spotka się, przyjmuje bitwę z dwoma armiami, armią pruską i armią rosyjską, których jest zdecydowana przewaga. I pisze dalej Korzon: był źle obsłużony przez wywiad własnego sztabu. W atmosferze goryczy klęski musiał przyjąć deputację z Warszawy, wyrażającą protest przeciwko składowi Rady Najwyższej Narodowej, czyli rządowi powołanemu w czasie insurekcji. Odpowiadając pisemnie na zarzuty, podkreślał: rządu tymczasowego nie można podpalać w tym trudnym momencie. Po tygodniach zmartwień i porażeń Kościuszko, dowodząc obroną oblężonej Warszawy od 19 lipca do 6 września, zdaniem Korzona ujawnił wielki talent organizacyjny i żołnierski. Epopeję maciejowicką Korzon kończy stwierdzeniem: nie finis Polonia, lecz resurges o Polonia. Była to ostatnim rezultatem znojów Kościuszki, nie wyłączając katastrofy maciejowickiej. W ocenie bitwy maciejowickiej, w której Korzon starał się być obiektywny, jego zdaniem przyjęcie bitwy w rejonie Pozamcze-Oronne nie było dobrym rozwiązaniem. Szyk bojowy w bitwie maciejowickiej nie był najszczęśliwszy. Lewe skrzydło obsadzone przez brygadę Kopcia i strzelców Działińskiego, mimo bohaterskiej postawy żołnierzy, było łatwe do zniszczenia przez dywizję Denisowa. Zawiodła w bitwie polska kawaleria. Pułk Kamińskiego po powitaniu go w czasie szarży rosyjskimi kartaczami pierzchnął z pola bitwy. Pułk Ułanów Mirowskich, usytuowany w centrum bitwy, którego dowódcą był pułkownik Wojciechowski, powiedział, że musi ocalić swych ułanów dla króla, nie biorąc aktywnego udziału w bitwie. Rozrywane szyki polskiej obrony łatwo niszczyła rosyjska artyleria. W sprawie zachowań generała Ponińskiego w czasie bitwy Korzon podzielił wyrok sądu, który uniewinnił generała odstawianych zarzutów. Pisząc o rozmowach Kościuszki z carem Pawłem, który zapewnił mu wolne opuszczenie Rosji, jak i innym polskim więźniom politycznym, Korzon zaznaczył: historyk zrozumie, że to się tu odbyło starcie dwóch duchów dziejowych. Zygmunta Augusta, który z Kościuszki, bojara książęcego i chorodniczego Kamienieckiego, wytworzył Kościuszków, z duchem Iwana IV Groźnego, którego spadkobiercą był Paweł. W czasie tułactwa dwudziestoletniego w latach 1797-1817 z taką samą godnością jak w rozmowie z Pawłem bronił Kościuszko praw Polski do niepodległości i zjednoczenia ziem polskich z Napoleonem i Aleksandrem. Jednocześnie ujawnił instrumentalny stosunek Napoleona do spraw polskich, złudzenia rodaków w sprawie roli politycznej legionów i księstwa warszawskiego. Za namową księcia Czartoryskiego i na zaproszenie samego Aleksandra Kościuszko 9 kwietnia 1814 roku w Berwilli napisał uprzejmy list do zwycięskiego cara, prosząc go o amnestię ogólną dla Polaków i zabezpieczenie praw włościan, gdy wrócą pod swoje strzechy. Prosił go, by ogłosił się królem Polski z konstytucją wolną, zbliżoną do angielskiej, by w ciągu 10 lat zniósł pańszczyznę włościan i otworzył na koszt rządu dla włościan szkoły. Prośba trzecia dotyczyła pomocy dla zaprzyjaźnionego Szwajcara Zeltnera, ojca licznej rodziny, męża Angeliki, tej, w której Kościuszko gustował.
I Zberville udał się na Kongres Wiedeński. W rozmowie z 27 maja, ale już nie z carem, nie spotkał się, car Aleksander go nie przyjął, tylko rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych, czartoryskim zresztą, synem Izabeli Czartoryskiej. Powiedział, sytuacja się zmieniła i te ustalenia, które były z carem Aleksandrem, no, inni zaborcy się nie zgadzają. I teraz Kościuszko w liście do księcia Czartoryskiego z 25 czerwca wyraża wdzięczność, bo wtedy zostało utworzone Królestwo Polskie. Wyraża nie do cara, a do tego ministra spraw zagranicznych. Wdzięczność za wskrzeszenie imienia polskiego. I kiedy car miał przyjechać na koronację, Kościuszko przeznaczył 1000 złotych na wzniesienie bramy triumfalnej ku czci cara. Tam, gdzie dzisiaj jest plac, na placu Trzech Krzyży, gdzie jest kościół świętego Aleksandra. Ale jednocześnie pisał: Rosjanie nas będą traktować jako podległych sobie, gdyż tak szczupła garstka populacji nigdy nie zdoła się obronić intrydze, przewadze i przemocy Rosjan. Niech opatrzność kieruje wami. Ja jadę do Szwajcarii, nie mogąc zdatnie służyć mojej ojczyźnie. To jest to, co miał do przekazania pan profesor Marian Marek Drozdowski. A teraz poprosimy panią profesor Izabelę Rusinową. Pani profesor, zapraszam do stołu. Myślę, że będzie pani na siedząco lepiej. Dzień dobry Państwu. Zacznę swoje wystąpienie o generale, namiestniku późniejszym Józefie Zajączku od niewielkiego, oni muszą to puścić, od niewielkiego, powiedziałabym, wierszyka, który został napisany przez Juliana Ursyna Niemcewicza. W momencie, kiedy przyszła wiadomość, że no, jest rok 1826, jest wiadomość, że no, namiestnik po prostu przeniósł się na do niebios. I Niemcewicz opublikował wierszyk, który krążył po salonach, nie tylko salonach warszawskich, i pisał między innymi o Zajączku. Wszak wiecie, że był przez żywot cały, to tym, to owym, jak czasy kazały. Młodości mój konfederat, w republikanin desperat. Służyłem Branickiemu i Kołłątajowi. Później duszę zaprzedał Napoleonowi. Dziś, gdy panuje Ein Order, wrzeszczę: Łotr Napoleon, Widwat Aleksander. Żadnej plamy na mnie nie ma. Zawsze miał jedno systema. Ciągle na dwóch łapach stawać przed tym, co rządzi i co ma rozdawać. Na jego rozkaz dla mnie bagatela powiesić dobroczyńcę lub ściąć przyjaciela. Bo cóż mi dała ta szelma ojczyzna? Opatówek, starostwo, godność wyniesiona, wszystko od cara lub Napoleona. Bohater mojego wystąpienia, no, namiestnik w latach Królestwa Polskiego, 1815-1826, urodził się w 1752 roku w Kamieniu Podolskim, a zmarł w Warszawie w 1826 roku. Moje wystąpienie przygotowałam w oparciu zarówno o, co Państwu bardzo polecam, jak będzie Wam się nudziło, o pamiętniki księdza Kitowicza, który zmarł, co prawda, w 1802 roku, ale na nim opierał swoje liczne powieści, chociażby Sienkiewicz, nic nie mówiąc o Kraszewskim. Również jest bardzo piękny pamiętniczek, a raczej trzy pamiętniczki tutaj Jana Kilińskiego, tego, co tutaj sobie stoi w pobliżu, prawda, z tą szablą w ręku, szewca warszawskiego, oraz powieści Kraszewskiego. Kraszewski
wielokrotnie w swoich powieściach dotyczących okresu powstania Kościuszkowskiego sięgał zarówno do prasy warszawskiej, do pamiętników, jak i też do księdza Kitowicza, który bardzo ładnie opisywał splotek. Ksiądz Kitowicz najpierw był konfederatem barskim, potem został duchownym w 1777 roku i umarł w okolicach obecnej Łodzi w 1804 roku. Zostawił rękopisy zarówno pamiętniki czasów moich, jak i też obyczaje. Bardzo Państwu polecam, bo jak będzie Wam się nudziło, to należy do tego po prostu zajrzeć. Humor Wam się poprawi, a i wiadomości uzyskacie. Józef Zajączek pochodził z drobnej szlachty, herd był świnka, co zawsze mu wszyscy wypominali i śmieli się z tego. No jest to kariera, powiedziałabym, od takiego bardzo drobnego szlachcica, bo urodził się w Kamieniu Podolskim, a zmarł w Warszawie jako namiestnik. Losy jego były bardzo interesujące, dlatego że jako szesnastolatek, przy pomocy ojca, który był sługą zamojskim, w związku z tym tam podobno zajmował się kawalerią, skończył nauki w Akademii Zamojskiej w Zamościu. Potem wstąpił do Konfederacji Barskiej, gdzie między innymi zaprzyjaźnił się z niejakim Kazimierzem Pułaskim, któremu tam towarzyszył tłumaczył mu, bo znał dobrze, bo w Akademii Francuskiej, w Akademii Zamojskiej nauczyli go francuskiego. Konfederacja, jak Państwo pamiętają, trwała 4 lata. Wysłano młodego człowieka z Wielchorskim jako przedstawiciela Konfederacji do Francji, żeby tam błagali o pomoc Francuzów. Młody, przystojny, wysoki wzrostem Zajączek nauczył się dobrze francuskiego, a potem zaprzyjaźniony z Pułaskim, o którym ksiądz Kitowicz pisał, że był miernego wzrostu. Bardzo mnie to jakoś tak, no, taki był, jako taki, czyli miał około 1,60 m, prawda, bo to wtedy tak uważano, że to mierny wzrost, ale za to ksiądz Kitowicz napisał, jako konfederat, który go znał, napisał, że nie grał w karty, nie pił, tylko się uczył. No, losy były takie, jakie były. Konfederacja nie otrzymała pomocy francuskiej. No, z różnych względów. Francuzi byli bardziej zainteresowani tym, co działo się w Ameryce. Stąd poza tym Francuzi liczyli, że może uda się jakoś tą konfederację przy pomocy tureckiej jakoś tych konfederatów wspomóc. No, jest to stała polityka od czasów Richelieu francuska, która tam liczyła. Francuzi zawsze liczyli na Szwecję, Polskę i Turcję i to, ta polityka przynosiła Francji określone korzyści. Niekoniecznie chodziło i również i o nas. W każdym razie razem z Pułaskim tutaj Zajączek znalazł się, uciekając przed Rosjanami, znalazł się w wojsku tureckim. Mało go tam, powiedziałabym, nie przenieśli też do nieba, ale udało mi się w ostatniej chwili uciec. Losy pisywał w imieniu Pułaskiego listy do Paryża, zjawili się znowu obaj w Paryżu. No, losy ich się uległy zmianie, bowiem Pułaski udał się do Stanów Zjednoczonych jako generał polski, no więc to uzyskał tam rangę generalską, jak Państwo pamiętają. No, jest Pulaski Day od 1933 roku, kongres uchwalił. Nie dość na tym kongres
Nawet zapłacił za pomnik Pułaskiego w Waszyngtonie. Za pomnik Kościuszki zapłacili przecież Polacy, prawda? Polonia amerykańska. Pułaski pojechał do Stanów i stał się pierwszym bohaterem amerykańskim, no bo zginął pod Savannah w 1779 roku. Natomiast losy dżentelmena pod tytułem Zajączek miał zawsze kłopoty z tym, prawda? Bo pisał przez I, O, N, no ale istnieje na łuku triumfalnym, prawda? Jako tenże generał w wojnach napoleońskich. No, był przystojny, młody i w związku z tym zainteresowała się nim rodzina Sapiehów. I tam był jeden z Sapiehów, chyba Klemens, z którym się zaprzyjaźnili. I do tego stopnia, że Klemens Sapieha pisze do swojej mamy, żeby właśnie przyjęła tego zajączka, bo prezentuje się konno, co było bardzo ważne. Zresztą potem mama pomogła i w efekcie młody zajączek wylądował w Białymstoku. Biały Stok, prawda? Siedziba tutaj Branickich, gdzie po pierwsze zaprzyjaźnił się, bo świetnie jeździł konno. Panie lubiły oglądać tutaj młodych ludzi jeżdżących konno, świetnie zresztą ubranych. To hetman koronny Branicki tam jakoś go wspierał. A hetman poślubił córkę Katarzyny i Potomkina, Katarzyny II. W związku z tym no, te koneksje były tam dosyć, powiedziałabym, różne, rodzinne. No, w efekcie młody zajączek dochodzi do wniosku, że posiada poglądy hetmana Branickiego, o którym zresztą potem będzie się pisało w Rzeczpospolitej w okresie kościuszkowskim Branecki, uważając, że taki człowiek nie mógłby zdradzić, a zdradził. I to, no, jak Państwo pamiętają, od 1717 roku praktycznie tą Rzeczpospolitą Saską no, rządziły wielkie rody przy pomocy ambasadora rosyjskiego. No jakoś tak powiedziałabym, no było. I mamy rok 1700, przy pomocy Branickiego dostaje tytuł porucznika, a potem zostaje z Podola w roku 1790 zostaje posłem na Sejm Wielki. Pamiętają Państwo, że dwa razy u nas Sejm działał przez dwa lata i co dwa lata były wybory, ponieważ no, w 1788 roku były wybory i kolejne wybory były w 90 roku, stąd była podwójna liczba posłów i stąd mamy Sejm Wielki. I trzeba powiedzieć, że młody tutaj zajączek zaprzyjaźnił się z Ignacym Potockim i stał się jednym z filarów frakcji pruskiej. Pamiętają Państwo, że no, jest to już po pierwszym rozbiorze Polski. Ta Rzeczpospolita uległa zmianie, jeżeli chodzi o jej granice i państwo pruskie łącznie z państwem rosyjskim no, miało różnorakie interesy, przede wszystkim handlowe i polityczne, rozszerzenia swoich pozycji na zachód, żeby włączać się w politykę europejską. No ale to nie było, stąd też no, mamy taką tradycję dzielenia się na prawo i na lewo, no i to było bardzo widoczne w Sejmie Wielkim, który między innymi posłowie już, część była to ludzi wielce wykształconych, no chcieli reformy państwa, co nie było takie proste, ponieważ no nie wszyscy chcieli reform, a w tym zwiększenia przede wszystkim
siły zbrojne tegoż państwa, bo przecież trzeba było na to płacić. Stąd też były długie rozmowy. Siedzieli ambasadorowie państw obcych, naszych sąsiadów, którzy wysyłali bardzo dokładne informacje na swoje dwory, kto co powiedział, jakie są plany, o czym rozmawiano w salonach. Polacy zawsze lubili rozmawiać za dużo. I w związku z tym te korespondencje wydał chyba profesor Kocuj z okresu powstania kościuszkowskiego. Bardzo to jest interesujące, bowiem można się dowiedzieć, co kto powiedział, kiedy i jakie są plany różnych wojskowych. Armia Polska, znaczy z dużym trudem uchwalono pewną modyfikację, jaka powinna nastąpić, czyli wzrost armii do 100 tysięcy. Nigdy się tego nie udało zrobić. W okresie powstania kościuszkowskiego było około 50 tysięcy, to i tak już było bardzo dużo. Bo przecież to trzeba było płacić, a płacić kto miał? Z własnych majątków? Nie, to królewszczyzny przecież nie dawały takiego przychodu, a szkolnictwo zyskało przecież pieniądze po likwidacji zakonów jezuitów w 1775 roku. W związku z tym wszyscy chcieli reform, ale nie chcieli płacić. Poza tym znowu był problem. Co robić z mieszczanami? Stąd będą państwo mieli dekerta i jakieś takie czarne procesje wzorem francuskim, bo już rozpoczyna się okres rewolucji. No i z trudem, i tutaj mamy głos młodego Zajączka, który zaprzyjaźnił się z Ignacym Potockim. Do dnia dzisiejszego nie bardzo wiadomo, czy Potocki, Ignacy Potocki, bo było kilku Potockich, czy Potocki brał więcej od Prus, czy od Rosji, czy od Austrii. To nie wiedzą państwo, różnie to było. Zresztą to jest XVIII piękny wiek, gdzie wszyscy dawali i wszyscy brali. Nie, to nic takiego nowego. Prusy chciały zawrzeć sojusz Rzeczpospolitą, co się zresztą stało, bo Ignacy Potocki to przeforsowywał, a w Sejmie wygłosił taką mowę, którą przez lata wypominano Zajączkowi, za oddaniem Gdańska Prusom. Gdańsk, jak wiedzą państwo, to leży na końcu jednak Wisły, która wpada do morza, i cały handel wiślany z Rzeczpospolitej szedł przez Gdańsk do Szwecji, do Hiszpanii czy też do Anglii. Stąd miasto mają państwo takie bardzo, bardzo piękne po odbudowie. Wcześniej też było ładne. I była silna opcja oddać ten Gdańsk i mieć przyjaźń z Prusami. No, to nie przeszło jednak. No i mamy wojnę. Natomiast uchwalono Konstytucję 3 maja. Konstytucję, na którą przysięgał król w katedrze warszawskiej, bo każdy sejm zaczynał się, jak państwo pamiętają, zapewne od tego, że posłowie gromadzili się w katedrze, przemawiał arcybiskup gnieźnieński, bo Warszawa należała przecież do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego jako takie. A potem dopiero posłowie szli do ucałowania ręki królewskiej, a potem rozpoczynały się obrady. Taki był zwyczaj, chociaż nigdy nie zdobyliśmy się na to, żeby mieć jakiś regulamin sejmowy, ale to zupełnie inna historia. No i mamy tego 3 maja, król przysięga na konstytucję w katedrze, wszyscy się cieszą, Warszawa jest zachwycona, ale jak wiedzą państwo, nie wszyscy byli zachwyceni, znaczy część największych magnatów nie przyjechała, nie przyjechał tutaj nieszczęsny Potocki, który miał państewko.
na tej Litwie i Białorusi, no takie powiedziałam, około 30 tysięcy ludzi, jakieś takie powiedziałabym. I on marzył o republice. Nie przyjechał hetman Branicki i nie przyjechał Ożerowski, Zabieło, no, którzy chcieli republiki, a nie tam wzmocnienia władzy królewskiej i dawania jakichkolwiek przywilejów mieszczaństwu. No, mieszczanin to jest coś gorszego niż szlachta. Przypominam Państwu, że jest to rok 1791. I to, co historycy niedawno znaleźli, okazało się, że co po niektórzy z tychże największych arystokratów, a raczej powiedzielibyśmy magnatów, przysłali zaświadczenia lekarskie, że nie mogą przyjechać. Także to po raz pierwszy w naszych dziejach mamy zaświadczenia lekarskie. Nie przyjechali. Natomiast no, jak przeczytali, co stracili protestując, no... Pojechali do Katarzyny i tłumacząc, są takie bardzo ładne listy tutaj Szczęsnego Potockiego. Pamiętają Państwo, że on miał te trzy żony, ileś tam dzieci. Z tym, że potem będzie przekleństwo, abyś nie doczekał wnuków, co się zresztą stało. Z tej linii nie było wnuków Szczęsnego Potockiego. Natomiast no, pojechali do tej Katarzyny, wypłakali się w tym Sankt Petersburgu i poprosili o pomoc. Oni chcą republiki. I w efekcie mamy tutaj akt targowicki. To takie niewielkie miasteczko Targowica, gdzie panowie przyjechali, ponieważ nie było miejsca, no to zawsze u nas wszystko się odbywało w kościołach, no to podpisali się i to, co już ustalili z Katarzyną. I efekt jest taki, że mamy wojnę polsko-rosyjską. Wojska rosyjskie wchodzą na ziemię polskie, czyli na ziemię Rzeczpospolitej obojga narodów, Litwy i Korony. Pamiętają Państwo, że były podwójne stanowiska. Zarówno był wielki hetman koronny, jak i też wielki hetman litewski. I no, tylko były to, co zrobiła, to stało się zapisano w konstytucji, to jeden skarb. Jeden skarb. No tak, rozpoczyna się wojna. Wojska jest tak około 50 tysięcy. Zgodnie z konstytucją na czele wojska powinien stać król. No. Stanisław August Poniatowski kochał literaturę, sztukę, malarzy. W trakcie obrad Sejmu bardzo często płakał, prawda? I są takie ładne zapiski, że ślozy leciały z oczu królewskich. Bardzo to było ładne. Przysięgał, no ale miał długi. Miał bardzo duże długi, bo budował łazienki. No zgodził się, nie miał wyjścia, musiał zostać tutaj głównodowodzącym sił zbrojnych, no bo tak, tak jest w konstytucji, prawda? W efekcie mają Państwo dwie zwycięskie bitwy, znaczy na czele wojska wysłał swojego młodego krewnego Józefa Poniatowskiego. No z tym, że u nas brakowało wszystkiego. Przede wszystkim brakowało przemysłu obronnego. I w związku z tym no, nie było problemu. Brakowało przemysłu obronnego, dróg, przede wszystkim dział. No, młody Zajączek, młody wtedy miał 30 kilka lat, to wcale nie był taki młody. Proszę pamiętać, że średnia męska do połowy XIX wieku to było 49 lat. Wielokrotnie mają Państwo w powieściach, że pisze się starzec powiedział do mnie. To zobaczycie nawet w Wojnie i Pokoju Tołstoja, prawda? Kiedy to, nic nie mówiąc już o Balzaku, który pisze o kobiecie 30-letniej jako kobiecie no już starawej. No, takie to były czasy. I tutaj mają Państwo dwie zwycięskie bitwy.
w których bierze również udział młody Zajączek, czyli bitwę pod Dubinką i pod Jeleńcami. Król nawet ustanawia order virtuti militari i natychmiast król dochodzi do wniosku, że koniec wojny i prosi o pokój. W efekcie mamy lipiec 1792 roku i kolejny rozbiór Rzeczpospolitej. Pamiętają Państwo, Sejm jest w Grodnie, bo zgodnie z tradycją XVII-wieczną, co drugi Sejm odbywał się w Grodnie na przemian, albo w Koronie, albo na Litwie. No i większość dochodzi do... Król naturalnie płacze biedny, ale podpisuje drugi rozbiór Polski. Zostaje niewielki kawałek Rzeczpospolitej, natomiast większość generalicji udaje się na emigrację. Udaje się Kościuszko i również Zajączek. Wyjeżdżają zarówno jadą do Saksonii. To są te tradycje dobre saskie. To jest Drezno przede wszystkim i ta emigracja wojskowych to przede wszystkim Drezno. Zajączek jest młody, przystojny i marzy brał udział w bitwie pod Zieleńcami, walczył również pod Dubienką, ma szacunek dla Kościuszki i dochodzi do tego, że jego koledzy, którzy są w Dreźnie, marzą o powstaniu. Naturalnie liczą na Turcję i na Francję. Licząc, stąd też wysyłają Kościuszkę, wysyłają Zajączka, żeby porozumiał się z większymi magnatami, w tym z Czartoryskim i z Sapiechą, pisywał, co się dzieje. Zajączek dwukrotnie bywa nawet w Warszawie, spotyka się z Kilińskim. Kiliński to różnie to opisuje, w zależności. Kiliński dwa razy pisał swoje wspomnienia i w związku z tym różne są te relacje. Czartoryscy dają jak zwykle pieniądze na ewentualne powstanie. I Kościuszko się zjawia i mamy marzec 1794 roku. Dochodzi do przysięgi kościuszkowskiej na rynku w Krakowie. Wydaje się, że wszyscy są za powstaniem. No tak, ale znowu jest dylemat. Prawda? Proszę pamiętać, że część wojska polskiego sprzed 1792 roku, 14 tysięcy, zostało włączonych do sił rosyjskich. Także tego wojska dużo nie ma. W Warszawie stacjonuje kilkutysięczny oddział rosyjski. Ambasador rosyjski Gelström ma silną tutaj pozycję. W Warszawie się szacuje, że było około 300, na 100-tysięczne miasto było około 300 szpiegów. Jakoś tak powiedziałabym, ludzie lubili donosić do pałacu Załuskich. Pałac Załuskich to jest naprzeciwko kościoła świętego Kapucynów. Tam była ambasada rosyjska z pięknym ogrodem, gdzie dochodzi do różnych powstań, do różnych rozmów i mają Państwo powstanie, w Kraków. Kraków jest oddzielony od 264 km od Warszawy. Po to, żeby powstanie się udało, trzeba dojść do Warszawy. Mamy bitwę pod Racławicami, to jest kilkanaście kilometrów przecież od Krakowa. I znowu jest dylemat, jak powstanie rozszerzyć.
Kościuszko wysyła Zajączka, który dostaje rangę generała, żeby wywołał powstanie na Lubelszczyźnie i zajął Lublin i Chełmno. Wszystko było dobrze, ale mieszczanie obawiali się powstania. Bo przecież, kiedy przyjdą armaty, to przecież drewniane te budownictwo ulegnie spaleniu. Zajączek, trzeba powiedzieć, nie był dobrze wychowany. Chociaż był przystojny, świetnie jeździł, znał francuski, literaturę, ale brakowało mu takiej ogłady. Trochę i w efekcie wystraszył Radę Miejską Lublina, która po prostu uciekła w większości z miasta i nie dawała mu... W efekcie nie można było zorganizować większych przygotowań, stąd też oddział Zajączka, tam 3000, kieruje się w stronę Warszawy, przechodzi przez i pod Warką w Gołkowie dochodzi do walk z oddziałami rosyjskimi, przede wszystkim Fersena, w którym potem Kościuszko przegra w bitwie pod Maciejowicami, ale to już za kilka miesięcy. W Warszawie wybucha powstanie, insurekcja, ładnie to się nazywa. Opublikowano w pałacu Załuski, dokąd wszedł tłum warszawiaków, kierowany przez dobrego szewca tutaj Kilińskiego. Znaleziono bardzo ładne, powiedziałabym, donosy i plany ambasady rosyjskiej, bo ambasadorowi udało się uciec. Natomiast w Warszawie dochodzi do insurekcji. Czyli jest to Wielkanoc 1794 roku, po czym, kiedy doszły do przywódców notatki, które tam przygotowywano, nic nie mówiąc już o notatkach szpiegów, to złość była taka, że postanowiono jednak co po niektórych większych zdrajców tam przenieść do góry. I wydarzenia 8-9 maja 1794 roku to pierwsze powieszenie zarówno Ankwicza, jako takiego biskupa Kosakowskiego, uciekł co prawda z Wilna, gdzie powieszono jego brata, no ale tutaj w Warszawie go powieszono przed kościołem świętej Anny, postawiono szubińce. No a potem jakiś hetman Ożarowskiego, tym się, powiedziałabym, wyróżniał, że w swoim ogrodzie hodował małpki. No, różne są, powiedziałabym, pomysły, no, ale wojska rosyjskie zbliżają się w stronę Warszawy. Kościuszko, który dochodzi do przybywa do Warszawy, ma bardzo małą grupę wojska. Warszawa, jak Państwo wiedzą, no, leży jednak na równinie. Ostatni raz Warszawa się broniła przed Szwedami. W związku z tym nie było murów obronnych, nie było, i w związku z tym no, trzeba było zacząć coś robić. Zarówno lud miasta, jak i też mieszczanie i gwardia miejska, dowodzona przez Kilińskiego, zaczyna robić tutaj obronne przygotowania. Zbliża się w czerwcu po przegranej pod Szczekocinami do Warszawy, również zbliża się Kościuszko i na dodatek przychodzą wiadomości, że Prusacy przyłączają się do zniszczenia buntu zarówno miasta, jak i też powstania. I Kościuszko przywędrowuje ze swoimi oddziałami, przywędrowuje do Warszawy i zajmuje się sprawami obronnymi. Dzieli
obronę miasta. Proszę pamiętać, że to nie jest ta Warszawa obecna, to jest znacznie, znacznie mniejsza. Warszawa kończyła się z jednej strony na Czerniakowie, na przy ulicy Czerniakowskiej, z drugiej strony to, co Państwo znają jako Ursynów, to jest zupełnie coś innego. Z drugiej zaś strony no, na Żoliborzu. I stąd też z trzeciej strony proszę pamiętać, że Wola była jurysdyką. To już było poza miastem. W związku z tym, rozejrzawszy się w mieście, Kościuszko ustala trzy różne fronty obrony. Od strony Błonia miał bronić Woli przede wszystkim generał Zajączyk, sam Kościuszko, to jest Czerniaków i Mokotów, który należał do Potockich. Natomiast generał Mokronowski miał zająć się Marymontem aż do Wisły. Ludzi mieli, powiedziałam, strasznie dużo, bo całe 17 tysięcy milicji i 17 tysięcy piechoty. I do tego podobno było 18 tysięcy oddziałów ludności włościańskiej i mieszczańskiej, czyli no, do dnia dzisiejszego też nie bardzo wiadomo, ile Warszawa miała dział. I w związku z tym no, dochodzi do walk. Szacuje się, że tych dział tam było no, od 70 do 140. Ile było naprawdę, tego nie wiemy. Prusacy byli najbardziej niebezpieczni, bo od strony tutaj Błonia i dochodzi do walk, które miał ich bronić, walczyć z nimi przede wszystkim Zajączek i jego niewielkie siły. Książę Józef Poniatowski zgłosił się również do wojska i miał bronić tak zwanych szwedzkich górek, czyli Bemowa, strony Marymontu, kiedy został ranny. I to też są różne dyskusyjne historyjki, czy był naprawdę ranny, czy zapomniał przybyć i stanąć na czele wojska. To różnie bywało z księciem w tym okresie. Później w okresie już księstwa warszawskiego ten młody człowiek zupełnie będzie inny. W każdym bądź razie Zajączek, pierwsza ofensywa walki Zajączka, to jest wycofywanie się z Woli, ale tak nie do końca. Wola była drewniana, w związku z tym ją podpalono. Potem mamy, trzeba było się wycofać. Kościuszko był wszędzie. Z pamiętników i relacji wynika, że właśnie jeździł konno i na całym tym, w całych tychże granicach miasta, że spędzał konno tak od 14 do 16 godzin dozorując wszystkiego i też namawiając do walki. No ale obrona Warszawy kończy się 6 września 1794 roku, kiedy Prusacy odeszli. Nie dlatego, że rozpoczęło się powstanie na terenie poznańskiego. Stąd też król Fryderyk II wycofuje się i Warszawa staje się na kilka tygodni wolna. Z drugiej zaś strony dochodzą wiadomości, że oddziały Suworowa idą z jednej strony, a Fersena z drugiej strony, żeby razem uderzyć na miasto. W efekcie Kościuszko decyduje się w końcu września, żeby nie dopuścić do połączenia obu armii. Stąd potem mamy, Zajączek zostaje komendantem miasta, natomiast Kościuszko wędruje pod Maciejowice, co kończy się tak, a nie inaczej. Zajączek postanawia uzbroić Fort Praga po drugiej stronie Wisły, co było o tyle ważne, że miasto potrzebowało żywności, ta żywność musiała spływać Wisłą.
No tak, ale nie był, on organizatorem nie był dobrym i do dnia dzisiejszego ciągle mamy dylematy, historycy mają dylematy, czy brał udział w obronie tutaj Pragi, czy też nie. 4 listopada 1794 roku, jak Państwo wiedzą, dochodzi do rzezi Pragi. Niektóre relacje mówią, że przed tym wydarzeniem, bo Rosjanie zaatakowali o 5 rano, walka trwała około 4 godzin, no doszło do wyrżnięcia większości mieszkańców Pragi. I sporej grupce udało się przy pomocy rybaków przenieść się na drugi brzeg miasta. Wawrzycki, i znowu jest dylemat, czy to Wawrzycki rozpoczyna rozmowy o poddaniu się miasta, czy Zajączek. Nie bardzo też wiadomo. W każdym razie wszystko i tak Zajączek traci na chwale, bowiem no, uciekł po prostu w najlepszym przypadku w trakcie rzezi. Nie obronił Pragi. Pamiętają Państwo na pewno Jankiela i koncert Jankiela u Mickiewicza, gdzie się powiada właśnie o rzezi między innymi Pragi. Dalsze losy generała Zajączka są różne. Dlatego, że zaprzyjaźniony dostaje się, pragnie uciekać do Francji, co po drodze stają mu Austriacy i dostaje się na 3 lata do twierdzy, ale w 1798 roku ukazuje się druk o obronie Warszawy, jego autorstwa. Potem zostaje szybko przetłumaczony na język polski, chyba przez Hugo Kołłątaja, wywołuje rozliczne kontrowersje. Sam autor, czyli generał Zajączek, zgłasza się do Legionów, a potem, kiedy słyszy, że Napoleon wybiera się do Egiptu, przyłącza się do tejże wyprawy i potem i będzie już teraz wierny Napoleonowi jako takiemu. Natomiast no, do końca życia będzie nienawidził Józefa Poniatowskiego, gdzie po raz pierwszy swoją niechęć do tegoż człowieka, jak chcą niektórzy historycy, wyjawił w momencie, kiedy doszło do walk na szwedzkich górkach, kiedy nie chciał Zajączek tutaj pomóc walczącym. Twierdzą, że to nie jego front, a poza tym tam jest Poniatowski. I wtedy to generał Kniezewicz, który był jego szefem sztabu, powiedział: ależ generale, czy chcesz, żeby zginęli kolejni Polacy? No i tu się podobno zreflektował. To, co znowu jest chyba interesujące, to niechęć między tymi dwoma dżentelmenami. No, to znowu jest przypadek już w księstwie warszawskim, kiedy to Zajączek myślał, że zostanie głównodowodzącym. No, co się nie stało, bo miał takie, a nie inne pochodzenie. Prawda? Również i Dąbrowski, które nie pomogły nawet koneksje z Napoleonem. No ale wędruje razem ze swoim, z piątym korpusem wędruje na Moskwę. No i zostaje ciężko ranny, łącznie z obciętą nogą i tak wraca do królestwa. No, tam po krótkim pobycie w niewoli rosyjskiej. W trakcie Kongresu Wiedeńskiego zaistnieje sprawa polska,
troszeczkę zmienia swoje nastawienie. I chociaż Polacy sądzili, że na czele Królestwa Polskiego stanie książę Adam Jerzy Czartoryski, no car wybiera jednak Zajączka i stąd no, mamy pałac, dawny Pałac Radziwiłłów. A w tym Pałacu Radziwiłłów, obecnie na Miestnikowskim, zamieszkał Zajączek ze swoją żoną. Był zawsze lojalny temu, który aktualnie panował. No, na wszelki... Umiera w 1826 roku, inwalida. No i właśnie tenże wierszyk świadczy o tym, że był ciut mało kochany przez warszawiaków i nie tylko przez warszawiaków. Nie, natomiast w swoich posiadłościach w Opatówku nie zniósł pańszczyzny, bo i po co? To było, losy są takie, a nie inne. A nazwa Pałacu Namiestnikowskiego istnieje do dnia dzisiejszego. To zresztą tam potem będą mieszkali inni namiestnicy do powstania styczniowego. Po powstaniu styczniowym będą tam mieszkali, ale już nie namiestnicy, ale gubernatorzy rosyjscy. To zupełnie coś innego. Dziękujemy bardzo. Ogromna ilość szczegółów, ciekawych rzeczy. Proszę Państwa, został namalowany obraz, portret Zajączka. To jest mundur okresu Królestwa Polskiego. To jest portret, który został zrekonstruowany przez Hakoba w stroju kościuszkowskim. I tu jest pan starszy, a to jest młody pan, 20 lat wcześniej. Więc... Starszy lepiej wygląda niż... No, był młody, tak. Proszę Państwa, teraz poprosimy pana Mieczysława Sicińskiego, bardzo prosimy tutaj, o taki syntetyczny wykład o uzbrojeniu insurekcji. Gdzie panu, tu czy tu? Gdzie panu wygodniej? Może postaram się tu jednak. Dobrze. Mówić, aczkolwiek. To może zdejmie pan maskę do mówienia. Tak, zaraz zdejmę maskę do mówienia również. Dystans jest, maskę można zdjąć. Proszę Państwa, tematem mojego wystąpienia jest uzbrojenie żołnierzy insurekcji kościuszkowskiej. No jest to temat i wąski, można powiedzieć i szeroki, bo wąski, no bo dotyczy w końcu okresu powstania kościuszkowskiego, czyli parę miesięcy. Szeroki o tyle, że jest to uzbrojenie, w którym posługiwano się praktycznie przez cały XVIII wiek, a problemy, jakie z jakimi spotkały się władze powstańcze, też były nie nowe, bo prawdę mówiąc dotyczyły całej drugiej połowy XVIII wieku. O ile w pierwszej połowie była to jeszcze sprawa jaśniejsza i prostsza, ponieważ no, unia personalna z Saksonią, z elektoratem saskim powodowała, że można było się zaopatrywać w broń palną, zwłaszcza w bardzo rozbudowanych manufakturach saskich i mundurach. Zresztą przecież produkcja sukna była też rozwinięta. Co śmieszne, że było to wynikiem przegranej w gruncie rzeczy przez Saksonię wojny północnej. O tyle w drugiej połowie już to się te możliwości urwały. Problemem uzbrojenia wojska w okresie powstania kościuszkowskiego, zwłaszcza broń palną, zajął się szczegółowo mój profesor Andrzej Zachorski w swojej nieocenionej pracy wydanej w 1957 roku, a zatytułowanej Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkowskim. Problem ten, zwłaszcza od strony produkcji broni i amunicji, przedstawił również w swojej pracy Krzysztof Bauer, zatytułowanej Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego. Obaj ci historycy skupili się w swoich pracach przede wszystkim na tym, co było najistotniejsze i decydowało już w tym czasie o sile wojska i jego możliwościach na polu walki, a mianowicie broni palnej i artylerii oraz zaopatrzenia w amunicji. Zaopatrzenie w broń białą, taką jak kosy i piki, traktowali z konieczności jako swojego rodzaju substytut zastępujący brak broni palnej, choć jak wykazały to działania chociażby wojsk rewolucyjnej Francji,
duże możliwości w uzbrojeniu szerokich mas dawała chociażby pika. Najmniej uwagi poświęcili broni siecznej, takie jak sable, pałasze czy tasaki. W swoim krótkim wystąpieniu próbowałbym jednak spojrzeć na ten problem troszkę szerzej. Na początek trzeba nadmienić, że problem zaopatrzenia, przygotowując w 1793 roku powstanie, zarówno sam Tadeusz Kościuszko, jak i inni sprzymierzeni zdawali sobie sprawę, jak trudne stanęło przed nimi zadanie. Mieli też świadomość, że niepodległości resztek okrojonego przez drugi rozbiór kraju nie da się obronić jedynie przy pomocy znacznie uszczuplonej po przegranej wojnie 1992 roku wojska regularnego. Konieczne było przekonanie do walki, że nie ma z chłopskich, a z tym było gorzej. Natychmiast po wybuchu powstania wyznaczony naczelnikiem siły zbrojnej narodowej generał lejtnant Tadeusz Kościuszko przystąpił niezwłocznie do formowania powstańczej siły zbrojnej. Miała ona się składać z armii regularnej, milicji ruchomych i wojewódzkich i powiatowych oraz pospolitego uczenia wszystkich zdolnych do noszenia broni. Główny trzon sił stanowić miała oczywiście armia regularna, wzmocniona przez część oddziałów polskich zagarniętych po drugim rozbiorze przez Rosję, a tym udało się przebić przez kordon wojsk rosyjskich, liczyła około 40 tysięcy żołnierzy. Naczelnik planował powiększenie jej do 100 tysięcy. Wznowiono w tym celu wyprawy dymowe, które miały dostarczyć jednego rekruta pieszego z 5 dymów i jednego konnego z 50 dymów. Spodziewano się uzyskać tą drogą około 130 tysięcy pieszych i 10 tysięcy konnych rekrutów. No ale problemem właśnie w tym momencie stawało się uzbrojenie i umundurowanie tej spodziewanej masy piechoty, bo nie jest to tylko kwestia pieniędzy, proszę Państwa, jest to kwestia zapewnienia całej masy innych rzeczy, chociażby kadry dowódczej, oficerów, a przede wszystkim podoficerów, bo przecież to głównie podoficer szkoli żołnierza, a nie oficer. Na początek trzeba nadmienić, że problem zaopatrzenia wojska w broń palną wobec słabości przemysłowej kraju nie był problemem nowym i dotyczył nie tylko władz insurekcyjnych, choć niewątpliwie warunki, w jakich im przyszło działać, a zwłaszcza skala liczebna problemu, czyniła go szczególnie trudnym. Po raz pierwszy przyszło zmierzyć się z tym pilnym problemem już Departamentowi Wojskowemu Rady Nieustającej w 1777 roku. No jakie to były problemy, to najlepiej świadczy chociażby taki fragment: regimenta piesze, a mianowicie Raczyńskiego, Czapskiego i wojewody Gnieźnieńskiego, nie miały żadnej broni. Świadkiem książę prymas, który komendzie na asystencję swoją dodanej, swojej broni pożyczył. Tak oto przedstawiała sytuację w zakresie uzbrojenia wojska ilustracja przedłożona Sejmowi w 1778 roku. Ta broń się po prostu już rozsypywała. Ona była bardzo długo używana. Zapewne były to karabiny saskie, wzór 1744 i 1754, bo to jest produkowany wzór. Problem zaopatrzenia wojska w broń był więc jednym z pilniejszych, które stanęły wówczas przed Departamentem Wojskowym, zwłaszcza, że zachodziła również konieczność przezbrojenia spieszonych regimentów dragońskich. Tę decyzję podjął Sejm, żeby te cztery regimenty dragońskie spieszyć. Podstawową bronią piechoty w tym czasie był karabin skałkowy z bagnetem, który wymagał bardzo starannego obchodzenia się z nim. Wbrew pozorom on był dość skomplikowany. Wymieniano go przeciętnie co 12 lat. No ale nic dziwnego, że broń regimentów polskich pozostająca od lat w służbie, no można zobaczyć chociażby jaka to była broń, pozostawała w opłakanym stanie. Ponieważ wytwórnie krajowe nie były w stanie podawać temu zamówieniu, konieczne stało się dokonanie zakupów za granicą w Prusach i Austrii. W papierach kancelarii wojskowej króla zachowały się wzmianki o rozpatrywaniu kwestii, jaką broń wybrać, pruską, austriacką czy krajową. Za tą ostatnią zdawał się opowiadać król, kładąc jedynie nacisk, aby była to broń nowoczesna, z cylindrycznymi stemplami. Sugerował, to było bardzo istotne, bo to bardzo przyspieszało ładowanie broni. Sugerował też departamentowi podjęcie rozmowy z Małachowskim na temat możliwości produkcyjnych jego manufaktury. No i tu było gorzej. Zapewne to stanowisko króla zaważyło na przezbrojeniu w broń krajową nie tylko Regimentu Gwardii Pieszej Koronnej i Regimentu Fizylierów, ale jak można wnosić z ilustracji przeprowadzonej w 1978 roku, również Regimentu Ordynacji Ostrowskiej.
Być może była najszybciej dostępna. Z faktu przezbrojenia regimentu Gwardii Pierwszej Koronnej w broń krajową Marian Maciejewski wysnuł wniosek, że musiała ona być znacznie lepsza od broni pruskiej. Niestety zdania tego nie potwierdza wspomniana wyżej lustracja regimentu Ordynacji Ostrowskiej. Wynika z niej, że broń krajowa nie cieszyła się uznaniem wśród żołnierzy narzekających na jej zbyt duży ciężar. Była też droższa od zagranicznej i łatwo ulegała uszkodzeniom. Mówiąc po prostu, podobno była źle skręcana i się rozsypywała w czasie już ćwiczeń, już nie mówiąc o polu bitwy. Ostatecznie zdecydowano się więc na broń pruską. Departament obstalował jeszcze wtedy, w 1777 roku, 4,5 tysiąca karabinów, w 1778 dalsze 7,5 tysiąca. Stanowi się, by była to broń ujednoliconym kalibrze ze stemplami cylindrycznymi umożliwiającymi szybkie nabijanie. Zakupiona broń była sprawdzona partiami i rozpadzona po regimentach. Były to karabiny wzór 1750 z cylindrycznym stemplem. Nie wiadomo, czy nowe zakupy wystarczyły na przezbrojenie wszystkich regimentów. Zapewne nie. Wskazuje na to regulamin piechoty z 1777 roku, który przewidywał dwa rodzaje chwytu przy nabijaniu. Dla broni ze stemplem cylindrycznym i starego typu. Doraźny zakup nie rozwiązywał oczywiście sprawy na przyszłość, zwłaszcza, że etat z 1776 roku znów przyjął zbyt długi okres używalności broni lederwerku, obliczając go na 18 lat. W tej sytuacji niewiele mogło pomóc przypominanie oficerom o obowiązku czuwania nad stanem broni gemeinów. Ponownie z problemem zaopatrzenia wojska w broń palną, więc w tej sytuacji i to w ostrzejszej formie zetknęła się już Komisja Wojska Obojga Narodów w okresie reform Sejmu Wielkiego. W arsenale warszawskim znajdowało się zaledwie około 1000 sztuk karabinów. Niewielkie manufaktury w Końskich Kozienicach i Przysusze były dostarczyć około 10 tysięcy, bardzo optymistycznie na to patrząc. Konieczne było dokonanie zakupów za granicą w Prusach. W sumie kupiono i otrzymano w darze od księcia królewskiego 34 729 karabinów. Była to bardzo poważna liczba, jak widzimy. Nowoczesnych karabinów wzór 1780-1782 z cylindrycznymi stemplami i lejkowatymi zapałami. To była taka nowość wówczas wymyślona przez Prusaków, która miała przyspieszać ładowanie. W praktyce okazało się to nie całkiem takie skuteczne. W 1791 roku zamówiono dalsze 7 tysięcy karabinów. Jednocześnie zakupiono karabinki dla jazdy, 15 tysięcy par pistoletów i kilka tysięcy szabel i pałaszy. Ponadto dysponowano około 5 tysiącami starych karabinów, które właśnie kupiono jeszcze poprzednio, które naprawiano i unowocześniano. Formowane oddziały strzelców uzbrojono w sztucery, częściowo produkowane w Kozienicach. Ich liczba ocenia się tak naprawdę na około 300 sztuk. Częściowo też kupionych w Saksonii, która produkowała je w bardzo dobrym gatunku. W sumie dysponowano liczbą około 40 tysięcy karabinów, co z biedą wystarczało na uzbrojenie regimentów pieszych. Było poważną natomiast innowacją, którą wprowadzono i było wzmocnieniem uzbrojenia regimentów pieszych, było przydzielenie im na stałe artylerii pułkowej w liczbie dwóch dział 3-funtowych wraz z obsługą. Wybuch powstania w marcu 1794 roku zastał Wojska Rzeczpospolitej Obojga Narodów w trakcie przeprowadzanej na żądanie Rosji redukcji. Liczyło ono już około 36 tysięcy, z czego na armię koronną przypadało nieco ponad 23 tysiące. Przegrana wojna 1792 roku pociągnęła oczywiście straty w posiadanej przez wojsko broni. W chwili wybuchu powstania okazało się, iż dysponowano zaledwie liczbą 24 800 karabinów, z czego około 10 tysięcy w oddziałach, pozostałe w arsenale warszawskim. No, te, które już wycofano z oddziałów w przewidywaniu redukcji. Niedostatek ręcznej broni palnej naczelnik starał się zrekompensować rozbudową posiadanej artylerii. Duży też nacisk kładł na powiększenie ilości posiadanych dział i zaopatrzenie ich w odpowiedni sprzęt. Rozpoczynając powstanie, dysponował liczbą 48 dział zgromadzonych w Krakowie, w większości żelaznych, małego kalibru i tylko niewielką 6-funtowych, spiżowych.
Z Elżbietej zabrał 12 sztuk, wychodząc 1 kwietnia pod Racławicę. W bitwie racławickiej zdobyto 12 armat, z tym, że nie bardzo wiadomo, jakie to one były. Prawdopodobnie też różnego kalibru. W bitwie pod Szczekocinami dysponował naczelnik 29 działami średniego, 6-funtowego i małego kalibru. Podczas gdy, proszę Państwa, przeciwnik, ich obie armie, pruska i rosyjska, posiadały ich 129. Sytuacja poprawiła dopiero zwycięska insurekcja warszawska. W arsenale warszawskim znajdowało się przed powstaniem 168 dział, w tym 63-funtowych armat regimentowych. Podczas walk w dniach 16 i 17 kwietnia 1794 roku zdobyto 28 uszkodzonych dział rosyjskich różnego kalibru. W tej sytuacji do najpilniejszych zadań należało jak najszybsze zreorganizowanie korpusu artylerii koronnej, która poniosła szczególnie ciężkie straty w trakcie walk na ulicach Warszawy, wynosząca 123 zabitych i 63 rannych. Według etatu z 1792 roku Korpus Artylerii Koronnej miał się składać z dwóch pułków po 12 kompanii. W rzeczywistości w okresie insurekcji udało się jedynie sformować tylko jeden pułk. Formowanie drugiego nigdy nie zostało ukończone. Mimo wytężonej rekrutacji i szkolenia odczuwano brak artylerzystów, brakowało również koni. No, były to poważne problemy, bo dobrego artylerzysta nie można było wyszkolić tak sobie na poczekaniu. We wrześniu 1994 roku korpus liczył niecałe 2000 ludzi. Drugim niezwykle ważnym zadaniem było uruchomienie Ludwisarni Warszawskiej, która jak też zorganizowana rozwiązane jest za czasów rządów targowickich kompanii rzemieślników. Dyrektorem Ludwisarni mianowany został doświadczony artylerzysta kapitan Karol Szubalski. Pomimo problemów z pozyskaniem wykwalifikowanych rzemieślników, prace w Ludwisarni przebiegały intensywnie. Oprócz napraw i lawetowania zdobytych dział, Ludwisarnia wkrótce rozpoczęła odlewanie nowych dział, do czego wykorzystano materiał z przetapianych dzwonów kościelnych. W praktyce okazało się, że ten materiał nie był jednak najwyższej klasy. No, po prostu materiał na dzwony trochę różnił się od metalu na działa. Także to nie za bardzo spełniło swoje zadanie. Działalności tej poświęcił wiele uwagi sam Kościuszko, domagając się, by odlewano działa większych kalibrów. Przede wszystkim 12- i 6-funtowe oraz 8-funtowe chałubice. Jednak mimo wytężonej pracy Ludwisarnia nie była w stanie podołać zapotrzebowaniom walczącej armii. W sumie odlewano około 40 dział, czyli około 6 miesięcznie. Było to i tak poważne osiągnięcie, biorąc pod uwagę trudne warunki wojenne, zwłaszcza brak surowca, bo to było problemem. Ludwisarnia w okresie Sejmu Wielkiego pracowała, przetapiając po prostu stare działa nieużyteczne z arsenałów w Kamieńcu Podolskim. Tutaj tego materiału zaczęło brakować. No, wtedy odlano w czasie Sejmu Czteroletniego, w ciągu 3 lat odlano tylko 192 działa, czyli około 2 miesięcznie odlewano. Dla przygotowujących powstanie patriotów było oczywiste, że broni palnej nie wystarczy dla wszystkich. Po wybuchu insurekcji okazało się zresztą, że sytuacja była gorsza niż się spodziewano. Zapasy broni palnej w arsenale warszawskim okazały się mniejsze niż zakładano i liczyły około 10 tysięcy sztuk. Do tego podczas walk ulicznych w Warszawie część broni, około 8 tysięcy, została rozdana ludności cywilnej, trudna była do odzyskania. No nie bardzo ją chcieli oddawać. Duże straty i konieczność ciągłych napraw powodował też brak wyszkolenia świeżo powołanego rekruta. Stąd konieczność uzbrojenia oddziałów milicji i pospolitego ruszenia w łatwiejszą dla pozyskania broń drzewcową. Wobec braku dostatecznej ilości broni palnej zaczęto stosować w piechocie szyk mieszany. Pierwszy szereg miał karabiny, drugi kosy, trzeci piki. Oj ostre kosy nasze, wystarczą na krótkie moskiewskie pałasze. Słowa tej piosenki przez przeszło 150 lat sławiły broń, z którą kilkanaście pokoleń Polaków wiązało nadzieję na odzyskanie niepodległości. Piosenka powstała w 1831 roku i na nutę skocznego krakowiaka śpiewali ją żołnierze krakowskich pułków wojewódzkich, popularnych krakusów. Legendzie jednak dała
początek nie piosenka, ale stoczona 4 kwietnia 1994 roku bitwa pod Racławicami. Ale też żadna inna broń, proszę Państwa, nie wzbudzała tyle kontrowersji i szyderstw z historii wykpiwających narodowy zwyczaj chodzenia z kosami na harmaty. Określenie to stało się nawet popularnym powiedzonkiem wyrażającym porywanie się na rzeczy niemożliwe i z góry skazane na niepowodzenie. Jednym z krytyków zarówno wykorzystania kos jako broni mas chłopskich w walce o ratowanie ginącego państwa, jak też jazdy, jak też jej legendy był jeden z wybitniejszych historyków polskich Adam Skałkowski. Charakterystyczne, że w pierwszych rozporządzeniach naczelnika Tadeusza Kościuszki 25 marca 1794 roku o uzbrojeniu rekruta dymowego milicji i pospolitego ruszenia jako broń podstawowa zalecana była pika. No, na wzór Francji. Kosa z tych rozkazów, w tych rozkazach nie jest w ogóle wymieniana, choć wcześniej w planach powstańczych była brana pod uwagę. Dopiero gdy okazało się, że nawet największa produkcja pik nie sprosta zapotrzebowaniu, Komisja Porządkowa Województwa Krakowskiego nakazała 28 marca zbroić chłopów w kosy trawne, o które było w województwie krakowskim stosunkowo łatwo ze względu na odbywające się w Krakowie doroczne targi na kosy importowane ze Styrii w Austrii. Jednak dopiero gdy kosynierzy, których naczelnik osobiście poprowadził na rosyjskie armaty, uratowali losy bitwy pod Racławicami, kosy stały się pełnoprawnym i groźnym uzbrojeniem. Władze powstańcze dokonywały dużych zamówień pik i kos u rzemieślników Krakowa, Kazimierza i Stradomia. Zakupiły też około 80 tysięcy gotowych kos importowanych ze Styrii. Niestety większość z nich dostała się w ręce Prusaków po zajęciu przez nich miasta. W Warszawie do czerwca zgromadzono w arsenale ponad 13 tysięcy pik i tyleż prawie, to nawet nieco więcej kos. W czerwcu Departament Uzbrojenia zakupił dodatkowo 77 tysięcy 890 kos i 500 pik. Tak więc broń zestawowej było pod dostatkiem. Brakowało jednak opracowania odpowiedniego modelu piki i kosy nadających się zarówno do walki w polu, jak też do obrony umocnień ziemnych. Opracowania takiego modelu podjął się na prośbę samego najwyższego naczelnika architekt Piotr Aigner. Jego dziełem była instrukcja odnośnie praktyki oraz taktyki walki bronią lżewcową, zatytułowana Krótka nauka o pikach i kosach. W zamierzeniu autora miała być ona regulaminem musztry i walki dla tworzonych z chłopów jednostek pikiniersko-kosinierskich. W pierwszej części pracy zamieścił on opis przerabiania kos do trawy i sieczki na narzędzia walki. Zalecał po prostu wyprostować kosę trawną na sztorc, wsunąć w szparę na końcu drzewca, następnie przynitować i umocnić ostrzem do drzewca żelazną obrączką. Podobnie zalecał przynitować i umocnić ostrzem przy drzewcu żelazną obrączką. Podobno zalecał postąpić z kosą do sieczki, proponując ponadto wyprostowanie i zaostrzenie cpienia na końcu ostrza. Część drugą swojej pracy poświęcił omówieniu taktyki oddziałów pikinierów i kosinierów. Ciekawe, że również Piotr Aigner, być może zapatrzony w rewolucyjną Francję, jako podstawową broń tych oddziałów przewidywał piki. Jednocześnie w przedmowie do swojej broszury powoływał się na przykłady zaczerpnięte z historii, jak wywody generała carskiego Raymonda de Montecuccoli i mistrza wojny manewrowej marszałka Francji Maurycego Saskiego, notabene nieślubnego syna Augusta II. Być może odezwały się też dalekie echa ćwiczeń z pikami prowadzonych podczas kampamentu wojsk polsko-saskich pod Czerniakowem w 1932 roku przez generała majora Jana Kompenhausena. Zalecał więc Aigner uzbrojenie pierwszego szeregu w kosy, zaś drugiego i trzeciego i czwartego w piki od drzewcu dłuższym w stosunku do kos, dzięki czemu formacje miały jedną pełną kolców ścianę, jak pisał. W tym regulaminie zalecał dla kosynierów uproszczoną musztrę, ograniczając ją w zasadzie do czterech podstawowych chwytów robienia bronią drzewcową, nauki marszu i formowania kolumny. Do walki zalecał formowanie kolumn głębokich w 4 lub 8 szeregów, uderzających biegiem na nieprzyjaciela. No, tak jak to zazwyczaj robiono przy mało słabo wyszkolonym żołnierzu. Mimo że w wielu historycznych muzeach polskich możemy spotkać się z wieloma eksponowanymi tam kosami,
to ilość autentycznych okazów broni drzewcowej z okresu insurekcji kościuszkowskiej jest znikoma. Należą do nich niewątpliwie dwa obiekty przechowane w Muzeum Wojska Polskiego, a pochodzące zapewne z pobojowiska pod Maciejowicami. Jednym z nich jest kosa, tak zwana trawna, ręcznie kuta o długości 60 cm, o długości 60 cm, szerokości 3 cm, osadzona na sztorc na drzewcu owalnie obrobionym, grubości przekroju 4,5 na 4 cm, więc około 2 cali. Jest ona doskonałym przykładem broni zalecanej w broszurze Piotra Egnera. W miejscu osadzenia ostrza drzewce jest ujęte okuciem z żelaznej lizby, zagiętej pod kątami prostymi i zlutowanej po stronie grzbietowej. Po bokach drzewca do lizby przymocowane są dwa krótkie, długości około 11 cm wąsy wzmacniające drzewce. Ostrze, okucia oraz drzewce połączone są w całość dwoma żelaznymi nitami. Niestety samo drzewce jest ułamane. Jego zachowana długość wynosi 48 cm. Drugi z odnalezionych przedmiotów stanowi rodzaj piki lub może dardy podoficera lub dziesiętnika w oddziałach kosynierów milicji wojewódzkich lub powiatowych. Wykonany starannie żelazny grot długości 26 cm, płaski z lekko zaznaczoną ością przy czubku, z krótką, cienką poprzeczką zagiętą na końcach ku dołowi, w części dolnej jest jednak niewątpliwie dziełem wiejskiego kowala. Drzewce złożone było pierwotnie z dwóch oddzielnych części, z których obecnie zachowała się tylko górna, w której osadzono na stawę grot, łącząc go z drzewcem za pomocą żelaznego gwoździa. Obie części dały się łatwo ze sobą łączyć za pomocą żelaznej tulei z umocowaną w jej wnętrzu śrubą z ostrza świdra. A tak do Morosła praca była bardzo skuteczna. Taki sposób wykonania drzewca stanowił duże udogodnienie w czasie marszu. Przy grocie drzewce jest ujęte dwoma pierścieniami rozmieszczonymi około 15 cm od siebie, pomiędzy którymi zachowały się cztery mosiężne druty, służące być może do zamocowania proporczyka lub frędzli. Wyposażenie podoficerów w słabo wyszkolonych oddziałach chłopskich w tego typu broń, będącą jednocześnie wyróżnikiem ich stopni, nieużywane już w regularnych regimentach Wojska Koronnego, miało zapewne ułatwić ustawianie ich w szyku. Gdybyśmy mogli zbierać, zbliżać się do końca. No, niedużo już nam zostało. Oba przedmioty zostały odnalezione według relacji ich znalazcy w pobliżu jeziorka pod Maciejowicami, gdzie w czasie bitwy stał w obwodzie regiment grenadierów krakowskich złożony z chłopów z wsi podkrakowskich. Wrocławiccy kosinierzy już jako regiment grenadierów krakowskich dzielnie stawali w dalszych bataliach kościuszkowskiej insurekcji. Pod Szczekocinami szli kilkakrotnie do ataku przeciwko polskiej piechocie oraz polskim bateriom, o mało co nie powtarzając wyczynu spod Wrocławic. W obronie Warszawy w nocy z 17 na 18 sierpnia zdobyli pruską baterię pod Szczęślowicami. Podobnego wyczynu dokonali 25 sierpnia pod Wolą, niszcząc 5 armat. Nic więc dziwnego, że wiara w kosę, pikę jako broń mas ludowych zdolnych wywalczyć nią niepodległość ojczyzny przetrwała mimo klęski powstania. Po kosę i pikę sięgano w dniach powstania listopadowego. W 1848 roku chłopscy kosinierzy wsławili się w bojach powstania wielkopolskiego pod księżem i Miłosławiem. Mimo iż plan generała Ludwika Mirosławskiego wciągnięcia do walki o niepodległość szerokich mas chłopskich nie spełnił się, to również w 1863 roku kosinierzy stawali w bitwach powstania styczniowego pod Grochowiskami, Stefankowem, Muszyńcem, Wągrowem i Różanem. Starając się zaradzić dotkliwemu brakowi broni palnej dla formowanej piechoty powstańczej, najwyższy naczelnik podjął jeszcze w początkach powstania decyzję o przekazaniu broni palnej na uzbrojenie pocztowych, broni palnej będącej na uzbrojeniu pocztowych kawalerii narodowej i pułków Straży Przedniej, wyposażając ich w zamian za broń drzewcową. Również formowane oddziały jazdy milicji wojewódzkiej były uzbrojone w broń drzewcową, czyli mówiąc w lance. To, co później nazwano lancami. Można powiedzieć, że zrealizował w ten sposób to, co należało uczynić już znacznie wcześniej, to znaczy ujednolicić uzbrojenie tych formacji, likwidując różnice między uzbrojeniem towarzyszy i pocztowych. Spodziewano się tą drogą uzyskać około 8 tysięcy karabinków, jednak wobec oporu kawalerii,
która niechętnie oddawała swą broń palną, zdołał uzyskać zaledwie niecałe 2000. Problem z uzbrojeniem kawalerii narodowej pojawił się również już znacznie wcześniej, przy jej przekształcaniu z chorągwi husarskich i pancernych. Z problemem tym spotykał się już Departament Wojskowy przy prowadzonej reformie jazdy narodowego zaciągu w 1976 roku. Celem zorientowania się na przykład o stanie broni w poszczególnych chorągwiach wydał wówczas Departament ordynans nakazujący sporządzenie specyfikacji broni koni i rynsztunku oraz modelunku i przesłania jej sobie. Odpowiedź na to pytanie była szybka i bardzo prosta. Wynikało z niej praktycznie, że cała broń i konie pocztowych jest do wymiany. Dawało to około 1200 karabinów, tyleż par pistoletów i pałaszy. Wobec podjętych przez Radę Naukową decyzji o zakupach broń na potrzeby wojska, pewna ich ilość otrzymała również kawaleria narodowa. Przepisy Departamentu Wojskowego 76 i 78 wymieniają jako uzbrojenie towarzyszy szable zwane pochyłymi, pałaszami pochyłymi oraz dwa pistolety. Zaś dla pocztowych pałasze proste, pistolety i zawieszone na flint pasie karabiny. Nie przewidziano natomiast początkowo dla towarzyszy broni drzewcowej używanej przecież w pułkach Straży Przedniej. Wkrótce jednak okazało się, że szable i pistolety są uzbrojeniem niewystarczającym dla stojących na skrzydłach szyku szwadronów towarzyskich. To też komendujący dywizjami Wojska Koronnego generałowie zaczęli się domagać uzbrojenia ich również broń drzewcową na wzór pułków Straży Przedniej. Sprzeciwili się temu wówczas hetmani, twierdząc, że wprowadzenie dzid używanej przez pułki lekkiej jazdy uwłaczałoby powadze poważnych znaków. Ostatecznie przepis z 1785 roku wprowadzał do uzbrojenia dzidę długości 5 łokci. To jest około 287 cm. Z karmazynowym proporcem ozdobionym wyszytą granatową nicią krzyżem kawalerskim, nazwaną dla zachowania pozorów kopią. Różnica między ową kopią a proporcem Straży Przedniej wynosiła zaledwie niecałe 30 cm. Pocztowi pozostali przy broni palnej. Były to zapewne pruskie karabiny dragońskie lub kirasjerskie z lat 1740-1786. Proszę Państwa, nieporozumienie polegało na tym, że zawsze uważano, że im lanca jest dłuższa, tym ona jest lepsza. Tymczasem doświadczenia potem z Księstwa Warszawskiego wykazały, że jest wręcz odwrotnie. Że właśnie im krótsza, tym ona jest poręczniejsza w działaniu. I to wykazał na przykład uzbrojenie pułku ułanów Konopki w Hiszpanii, gdzie oni się posługiwali najkrótszymi lancami i najbardziej skutecznymi. Konstanty Górski, a z nim również Andrzej Zachorski i Andrzej Bauer nie zostawiają suchej nitki na tej broni, bo ona jakoby przestarzała o mniejszej donośności niż karabiny piechoty. Nie wydaje się, aby zarzuty te były całkiem uzasadnione. Trudno się zgodzić, aby broń używana w armii pruskiej do 1786 roku była już w 1791 bronią przestarzałą. Zwłaszcza, że typ nowych karabinków z 1787 był dopiero wprowadzany w wojsku pruskim. Pytanie tym też, czym można ją było zastąpić. Broń ta niewątpliwie ustępowała broni francuskiej, była jednak lepsza od austriackiej. Broń tego typu używała kawaleria całej Europy, zaś wady, jakie posiadała, były w zasadzie typowe dla całej broni skałkowej tego okresu. Należały one niewątpliwie łatwo pękające kurki i sprężyny. To dopiero w karabinach francuskich, właśnie już z okresu rewolucji i późniejszych, to wyeliminowano, po prostu zmieniając kształt kurka. Jest też oczywiste, że karabiny dragońskie, nie mówiąc o kirasjerskich, jako broń jazdy były krótsze, więc miały też krótszy zasięg. Ogólnie trzeba powiedzieć, że broń ta wymagała starannego obchodzenia się z nią, co nie zawsze miało miejsce przy słabo lub pospiesznie szkolonym żołnierzu. Nie mniejszym problemem było zaopatrzenie kawalerii narodowej i pułku Straży Przedniej w broń sieczną. Kolejnych zakupów broni siecznej zmuszona była również dokonać Komisja Wojskowa Obojga Narodów w okresie Sejmu Wielkiego. I tu, podobnie jak w przypadku broni palnej, dokonywano ich w pruskiej manufakturze w Poczdamie. Produkowała ona masowo głównie szeroko stosowane do końca XVIII wieku przy szablach huzarów pruskich. Głównie te, jak i oprawione szable trafiały do Polski zarówno w ramach zakupów czynionych przez Departament Wojskowy, a następnie Komisję Wojskową, jak też na zamówienie prywatne.
Zapasy tej właśnie broni, zarówno oprawionych, jak i samych głowni, przechowywane w arsenale warszawskim, wykorzystywały władze powstańcze. Problemem jest, jaka to była broń. Przepisy z lat 1776-1778 mówią jedynie o pałaszach pochyłych dla towarzyszy i pałaszach prostych dla pocztowych, nie precyzując ich bliższego wyglądu. Tymczasem w drugiej połowie wieku XVIII, to okres, gdy w większości państw europejskich broń produkowana jest już w dużych manufakturach, według w miarę ścisłych przepisów określających i ujednolicających jej wygląd, rozmiary i rodzaj oprawy dla poszczególnych rodzajów wojska. W Rzeczpospolitej brak było dużych wytwórni broni siecznej. Działalność mitycznych szabelni w Mokotowie i Marymoncie nie znajduje potwierdzenia w zachowanych źródłach. Profesor Andrzej Zachorski w swojej klasycznej już pracy na temat przemysłu zbrojeniowego w powstaniu kościuszkowskim w ogóle nie wspominał o ich istnieniu. To niestety pan Majer w swoich artykułach to wrzucił, ale sam się później przyznał, już w czasie, kiedy był w Londynie w Broni i Barwie, że tak naprawdę napisał to trochę pod wpływem sugestii Gębarzewskiego, gdy też wziął to z powietrza, prawdę mówiąc. Wprost przeciwnie, wyraźnie pisze o trudnościach w zaopatrzeniu wojsk powstańczych w broń sieczną. Dostarczane w wojsku pałasze pochodziły przede wszystkim z zapasów zgromadzonych w arsenale. Tylko niewielka ich ilość wykonana została w drobnych warsztatach rzemieślniczych i to zapewne w postaci oprawiania gotowych głowni. Pomimo braku przepisów określających sposób oprawy, jak i wymiary broni dla towarzyszy i pocztowych, zarówno kawalerii narodowej, jak i pułków Straży Przedniej wytworzył się w Rzeczpospolitej pewien charakterystyczny typ szabli, używany przede wszystkim przez towarzyszy i oficerów jazdy, autoramentu narodowego, łączący w sobie cechy pałaszy husarskich z pierwszej połowy XVIII z cechami broni siecznej kawalerii w takich państwach Austria i Prusy, w których służyło wielu Polaków. Charakteryzowała je stalowa oprawa zamkniętej i uzupełnionej paluchem rękojeści z dwukrotnie załamanym lub zaokrąglonym w górnej części kabłąkiem oraz prostym jelcem uzupełnionym często owalną lub okrągłą lub owalną, niekiedy prostokątną tarczą, płaską lub wygiętą po obu stronach jelca ku górze. W zbiorach polskich zachowały się w odróżnieniu od wykonywanych w polskich wytwórniach okazów broni palnej sporo tak oprawionej broni siecznej. Spotyka się wśród niej okazy bardzo zróżnicowane pod względem opraw rękojeści. Spotyka się więc egzemplarze wykonane bardzo starannie o solidnych tarczach stanowiących całość z jelcem, niekiedy nawet ozdobnie wykrojonych krawędziach i zdobionych powierzchniach należących do oficerów i zamożnych towarzyszy. Jednak większość z nich to okazy proste, niekiedy wprost prymitywne, których jelce uzupełnia tylko dodana okrągła tarcza wycięta z grubej blachy. Przy szablach tych występuje też duża różnorodność głowni. Spotyka się z głowni austriackie pochodzące ze stryjskich kuźnic od szabli huzarskich, polskie jeszcze z okresu panowania Augusta III z monogramem AR, a nawet... Ja już kończę. 5 minut. Jeszcze z okresu panowania Augusta III z monogramem AR, a nawet jeszcze wcześniejsze. Oprócz zakrzywionej głowni szabli spotyka się już proste głownie od pałaszy austriackich kirasjerów. Jednak najliczniej występują głownie w typie tzw. Montmorency, charakteryzujące się wklęsłym, szerokim zbroczem dochodzącym prawie do końca sztychu oraz jedną wąską brozdą wzdłuż tylca. Głównie te produkowane masowo przez fabrykę broni w Poczdamie stosowane były szeroko do końca XVIII wieku. Przy szablach huzarów pruskich fabryka ta produkowała również szable paradne w typie karabel i szabel tureckich noszonych często do mundurów paradnych przez oficerów pruskich pułków huzarskich. Te właśnie głównie trafiały do Polski w ramach zakupów czynionych przez Departament Wojskowy, a następnie Komisję Wojskową. W tym też czasie pojawia się przy broni generalicji i wyższych oficerów typ rękojeści, w którym tarcza przy jelcu zostaje zastąpiona poziomymi, ażurowymi obłękami bocznymi, a których można zaobserwować na licznych portretach. Jak już wspomniałem powyższej, władze powstańcze, jeśli idzie o broń sieczną, jak szable i pałasze, dysponowały w zasadzie tylko tymi zasobami, jakie były w posiadaniu wojska, głównie brygad kawalerii narodowej i pułków Straży Przedniej i niewielkimi, liczącymi około 6 tysięcy, częściowo nieoprawionymi zapasami w arsenale warszawskim. Częściowo zaś rozebranymi przez lud Warszawy. W tej sytuacji szabla i pałasz pozostała bronią kawalerii i artylerii.
jak napisał profesor Andrzej Zachorski, broń ludowa, kosa i pika, łatwiejsze w produkcji, wyparły dawną szlachecką broń sieczną. Ale właśnie szabla obok kosy utrwaliła się w świadomości społeczeństwa polskiego jako broń powstania kościuszkowskiego. Wszyscy pamiętamy fragment pierwszej księgi pana Tadeusza, kiedy młody Tadeusz wraca do rodzinnego dworu i cóż widzi. Tu Kościuszko w czamarze krakowskiej z oczyma podniesionymi w niebo miecz oboron trzyma. Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzy, że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzy. Wykonany w Paryżu zakład, gdzie rytowniczym Quendaya, wizerunek autorstwa Delaneya, przedstawiający przyszłego naczelnika z wzniesioną szablą w ręku, rozpropagowany w licznych naśladownictwach, głęboko wrył się w pamięć Polaków. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że szabla, którą trzyma w ręku Kościuszko, jest potraktowana nie tylko schematycznie, a tylko na nielicznych miniaturach przedstawiony jest wiernie jej wygląd z charakterystyczną okrągłą tarczą przy jelcu. Toteż ta szabla wytworzona w drugiej połowie XVIII wieku zostaje powiązana właśnie z insurekcją kościuszkowską. Także proszę Państwa, tyle było problemów z bronią, ale wcale nie mieli było problemów później z umundurowaniem tej ogromnej masy piechoty, którą zamierzano wystawić. No ale to już jest temat na zupełnie inne sprawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za takie dogłębne przedstawienie tematu. Poprosimy teraz panią doktor Iwonę Stępień. Tadeusz Kościuszko w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Dziękuję bardzo. Ja postaram się przestrzegać dyscypliny czasowej. Proszę Państwa, w trakcie pisania artykułu dokonałam pewnej modyfikacji tytułu tej pracy. Otóż tytuł brzmi Tadeusz Kościuszko w literaturze wybranych twórców dwudziestolecia międzywojennego. Zainteresowanie postacią Tadeusza Kościuszki w dwudziestoleciu międzywojennym nie było aż tak ożywione jak w epokach oświecenia, romantyzmu, pozytywizmu czy młodej Polski. Czasy zaborów Polski wyzwoliły niewątpliwie potrzebę sięgania do ideałów niepodległościowych czy wzorca bohatera walczącego o wolność. Ostatecznie udało się ją osiągnąć w 1918 roku. Należy również podkreślić fakt, że z epoką dwudziestolecia związani byli twórcy, którzy literacko działali także w młodej Polsce. I tak na przykład Ludwik Hieronim Morstin, który w 1906 roku stworzył udramatyzowaną pieśń na racławickim rynku, zyskał sławę jako m.in. autor dramatów i ściśle związany był ze środowiskiem literackim międzywojennej Warszawy. U progu odzyskania niepodległości w 1917 roku obchodzone były uroczystości związane z setną rocznicą śmierci naczelnika, a to wiązało się z tym, że literacka legenda Kościuszki odbiła się echem w międzywojniu. Wspomniany wyżej Morstin w przemówieniu z okazji stuletniej rocznicy śmierci wygłoszonym w szwajcarskim Solurze wskazywał na zasługi Kościuszki w uwrażliwianiu na wartość ojczyzny, sportretował go jako bohatera zarówno Polski, jak i Szwajcarii. Właśnie te obchody stuletniej rocznicy w szwajcarskiej Solurze stały się inspiracją do utrwalenia legendy naczelnika w epoce międzywojennej przez Kazimierza Wierzyńskiego. Napisał on wiersz pod tytułem Pamiątka z Solury, który wszedł do tomu poetyckiego Wielka Niedźwiedzica z 1923 roku. Dom Franciszka Zeltnera w Szwajcarii stał się azylem dla naczelnika przez ostatnie 2 lata jego życia. Wierzyński portretuje wodza jako człowieka zasłużonego, któremu po chwalebnych czynach należy się wytchnienie i spokój życia. W klimacie zadumy, melancholii Kościuszko przywołuje wspomnienia, dzięki którym odbywa podróż po znanym mu wcześniej świecie. W wierszu pojawia się także inny aspekt legendy portretowanego, mianowicie emigranta. Zacytuję. A gdybyś nazbyt stęskniony ojczyzny twej starej do późnych gwiazd wśród szumu zadumał się Aary, musiałeś czuć się wtedy nad tą obcą rzeką jak emigrant, gdy wracać mu już było za daleko.
Wierzyński sytuuje wodza nad obcą rzeką Aarą, której szum potęguje poczucie osamotnienia oraz unaocznia przeświadczenie, że do starej ojczyzny jest zbyt daleko, by do niej wracać. Zarówno Wierzyński, jak i Jan Lechoń reprezentują grupę literacką Skamander, będącą swoistym znakiem rozpoznawczym dwudziestolecia międzywojennego. Odzyskanie przez Polskę niepodległości niewątpliwie zmieniło sposób widzenia literatury, poezji oraz poety. Młodopolska koturnowość, podniosłość w literaturze ustępuje miejsca witalizmowi, afirmacji życia codziennego i radości. Paradoksalnie wydarzenie to sprawiło, że w świadomości literackiej na nowo odżyła perspektywa romantycznych mitów, w istotę których wpisuje się również Tadeusz Kościuszko. Jan Lechoń tomem poetyckim Karmazynowy poemat z 1920 roku zdobywa miano genialnego twórcy na miarę słowackiego. W wierszu Herostrates przywołuje Jana Kilińskiego, jednego z przywódców insurekcji kościuszkowskiej, chcąc zamknąć ważny etap w dziejach naszego narodu. Zacytuję. Jeżeli gdzieś na starym pokaże się mieście i utkwi w was Kiliński swe oczy zielone, zabijcie go, a trupa zawleczcie na stronę i tylko wieść mi o tym radostą przynieście. Ja nie chcę nic innego, niech jeno mi płacze jesiennych wiatrów gędźma w półnagich badylach, a latem niech słońce przegląda się w motylach, a wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. W utworze zauważalna jest chęć rozliczenia się z mitologią narodową, swoiste odrzucenie z ramion płaszcza Konrada, spojrzenie na rzeczywistość przez pryzmat afirmacji świata, a nie wzniosłej historii. Biografia literacka Jana Lechonia jednoznacznie sytuuje go w kręgu tych twórców dwudziestolecia, dla których przywiązanie do ojczyzny, polskiej tradycji i kultury wybrzmiewają w jego bogatej i różnorodnej twórczości emigracyjnej. Lechoń opuścił Polskę w latach 30., pełnił służbę attaché kulturalnego w Paryżu, a wybuch II wojny światowej na stałe rozłączył go z ojczyzną. Wyemigrował on do Rio de Janeiro, następnie na stałe osiadł w Nowym Jorku. W 1956 roku popełnił tam samobójstwo. Doświadczenie emigracji, niezgoda na radziecki powojenny ład w Polsce stały się podstawą budowania przedwojennej Warszawy w środowisku emigracyjnym, a więc przedłużeniem dwudziestolecia w rzeczywistości emigracyjnej. W dzienniku będącym skrupulatnym zapisem codziennej egzystencji poety w Nowym Jorku czytamy osobiste wyznanie, które wyznaczyło kierunek literackiej biografii Lechonia. Cytuję, bo nie pamiętam czasów, gdym nie wiedział o Kościuszce, księciu Józefie i Napoleonie. To, co powiedziałem na wstępie o mojej rodzinie, mogłoby wytłumaczyć atmosferę naszego domu wytartym i pompatycznym słowem tradycja. Lechoń sytuuje Kościuszkę w kręgu ważnych nie tylko dla siebie, ale także dla całego świata autorytetów na tle spełniającej się historii XX wieku. Cytuję, Kochnicki miał błysk bardzo twórczej koncepcji, mówiąc, że dziś dopiero po tym, co się dzieje na świecie, a raczej w historii, widać całą proroczą wielkość neutralności Kościuszki. Zgadzam się, że teraz można z tego zrobić program. Tyle jest z obu stron zbrodni przeciw wolności, przeciw ludzkości, przeciw świętości danego słowa. Rozumiem, że Kościuszko tak potraktowany może mieć wspaniałą aktualność i być dla całego świata przykładem absolutnej demokracji. Naczelnik zostaje sportretowany jako człowiek będący ucieleśnieniem idei wolnościowych, obrońcą uciśnionych, piewcą demokratyzmu. Poniższa notacja dziennikowa zdradza tęsknotę Lechonia za Polską, w której autorytetem był m.in. przywódca insurekcji kościuszkowskiej. Co dzień, pisze w dzienniku Lechoń, przejeżdżam koło pomników Pułaskiego i Kościuszki, które przypominają mi czasy, kiedy Polska w niewoli była też zarazem umiłowaniem ludzi wolnych. Przez cały prawie XIX wiek Polacy, sprawa polska, związani byli z tą idealistyczną Europą, z tym światem, który nazywa się dzisiaj demokracją. W dziennikowym zapisie łatwo można dostrzec analogię do patetycznego odczytu Lechonia pod tytułem Przyszłość kultury polskiej,
Odczyt został wygłoszony z okazji 25. rocznicy działalności polonistyki na Columbia University. W tej legendzie polskiej, cytuję, która tak zachwyca wiek XIX, porywa świat więcej nawet niż polskie marzycielstwo, polska wola, by marzenie wcielać w życie wiara, że jest to możliwe, poczucie, że warto życie dla tego poświęcić. Dlatego Mickiewicz, książę Józef, Kościuszko i Pułaski budzą taki entuzjazm. Postać naczelnika ma także swoje miejsce w poetyckiej twórczości Lechonia, między innymi w emigracyjnym wierszu Kniaźnin i żołnierz, opublikowanym w Nowym Jorku w 1943. W czarnym stroju, kwiatkami dziwacznie przybrany, nad wodą w starym parku przy pasterskiej chacie, snuł się niegdyś w Puławach Kniaźnin obłąkany, który rozum postradał po ojczyzny stracie. Goniąc wzrokiem motyle świecące się w słońcu, wpatrzony w małe ziółka i ślumaków różki, dożywa dni nieświadom, co było na końcu, ani cierpień rodaków, ni losu Kościuszki. Aż kiedyś powracając z dalekiej swej drogi, gdy tamten oszalały po alejach błądził, ujrzał go młody żołnierz, co sunął bez nogi, popatrzył nań i szepnął: dobrześ się urządził. Sielankowa sceneria Puław posłużyła Lechoniowi do przywołania Franciszka Dionizego Kniaźnina, który po upadku ojczyzny, po rozbiorach Polski popadł w obłęd. Stan umysłowy wyzwolił u sekretarza księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego z fizycznego cierpienia wywołanego niewolą, prześladowaniami Polaków. W tym kontekście pojawia się aluzja do losu Tadeusza Kościuszki, który po klęsce pod Maciejowicami został uwięziony w twierdzy Petropawłowskiej w Petersburgu. Omawiany utwór nabiera szczególnej wymowy, jeżeli weźmiemy pod uwagę kontekst biograficzny Lechonia, jego nieprzejednaną postawę wobec komunizmu, zerwanie stosunków przyjacielskich z tymi twórcami, którzy zdecydowali się na powrót do komunistycznej Polski. Pobyt na emigracji poety być może wyzwolił go z większego cierpienia, którego doznałby, sprzeniewierzając się własnej postawie ideowej. Wspomniany Lechoń był człowiekiem o wyrafinowanym poczuciu humoru, przy tym był bardzo złośliwy. Lechonia albo kochano, albo nienawidzono. I skłaniał się ku plotkom. Interesował się żywo takimi relacjami damsko-męskimi i ten aspekt natury Lechonia jest widoczny w pewnym wpisie, który zamieścił w liście do Mieczysława Grydzewskiego, swojego przyjaciela, któremu referował właśnie w tonie takim anegdotyczno-plotkarskim okoliczności powstania musicalu Polonez, który był wystawiony w Nowym Jorku w latach 46-47. Cytuję. Kaper napisał dla Kiepury operetkę dla Kościuszki. Naprawdę. Podobno w pierwszym akcie Wiktor Maglangen będzie grał Stanisława Augusta. Kościuszko Kiepura, ucharakteryzowany na chapę bormanową, ma w tym akcie śpiewać menueta. W drugim akcie girlsy z gołymi nogami wystąpią jako kosynierzy i Kościuszko będzie śpiewał Bartoszu, Bartoszu. W trzecim akcie jest Ameryka i Kiepura śpiewa Boogie Woogie. Marta Egert będzie pewną chłopką spod Krakowa, która jak wiadomo żyła z Kościuszką. Pod Racławicowi nie ma być Moskali, tylko Niemcy i Matuszewski. Swoisty mit naczelnika miał także odzwierciedlenie nie tylko w utworach poetyckich, ale również w utworach epickich, które w dwudziestoleciu tworzy między innymi Zofia Kossak-Szczucka. Jej międzywojenna twórczość korzeniami sięga do XIX-wiecznej prozy realistycznej, wpisuje się w nurt pisarstwa historycznego. Warto przywołać takie tytuły jak Błogosławiona Wina, Krzyżowcy, Pożoga czy Bursztyny. Ostatnią pozycją pisarka wzbogaciła tradycję pisania dla młodych ludzi opowiadań, obrazków o przeszłości.
Pisarka swoim tomem zabiera czytelnika w swoistą chronologiczną podróż poprzez historię Polski, począwszy od korzeni narodu, aż do powstania Polski Niepodległej w 1918 roku. Tytułowe spotkanie poświęcone jest wyimaginowanemu na obcej ziemi spotkaniu Tadeusza Kościuszki i generała kawalerii amerykańskiej Kazimierza Pułaskiego. Akcja opowiadania rozgrywa się w Ameryce Północnej. Rozpoczyna się od opisu podróży po górskiej skalistej ścieżce tajemniczego jeźdźca. Podążał on na swoim Mustangu do dawno niewidzianego przyjaciela, korzystając przy tym z przerwy urlopowej. Okazuje się, że tym tajemniczym bohaterem jest Kościuszko, którego życie i dokonania zostały przedstawione w następujący sposób. On wszakże sypał szańce, za którymi młode męstwo amerykańskie mogło stawić czoło rutynie i liczebnej przewadze angielskiej. On zagradzał z żelaznymi łańcuchami bystre, wielkie rzeki, by nie puściły okrętów na jeźdźcy. On obwarowywał wzgórza panujące nad dolinami, którymi usiłował przedostać się wróg. Autorka wskazuje na najważniejsze aspekty biografii naczelnika, jego zainteresowania, zdobytą wiedzę i umiejętności oraz dokonania wojskowe, tworząc tym samym wzór bohatera dla młodego czytelnika. Bohater podróżujący po ziemi obcej jednocześnie snuje refleksję nad niesprawiedliwością społeczną, na którą był szczególnie uwrażliwiony. Uważamy za niezbite prawdy, że wszyscy ludzie rodzą się równymi i wolnymi, że wszyscy mają równe prawo w dążeniu do życia, wolności i poszukiwania szczęścia. Prawd tych i naszej niepodległości bronić będziemy życiem, mieniem i honorem. Spotkanie Polaków na obcej ziemi odbyło się w klimacie polskiej tradycji szlacheckiego przywitania. Dajże waść gęby, czy z wykorzystaniem tradycyjnych polskich dań, mowa o polskich zrazach. Przywołani twórcy dwudziestolecia międzywojennego utrwalają w określony dla siebie sposób literacką legendę Kościuszki. Tworzą portret człowieka zasłużonego dla losów Polski i Ameryki, bohatera będącego uosobieniem typowo polskiej tradycji, idei wolnościowych. Szczególnego znaczenia nabiera jego postać w perspektywie emigracyjnego doświadczenia. Jego postawa, przekonania okazały się ponadczasowe i miały swoje odzwierciedlenie w trudnej historii XX wieku. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo. Bardzo interesujące doniesienie. Proszę Państwa, będziemy starali się opublikować te prace, więc do publikacji one mogą być trochę dłuższe niż to wygłoszone. Także dziękujemy za dyscyplinę czasu. Czy ja jeszcze mogę na słówko? Panie prezesie, ja tutaj reprezentuję również Częstochowskie Towarzystwo Numizmatyczne i chciałam przekazać tutaj na ręce pana prezesa taką plakietkę pamiątkową. To jest plakietka, która uwieczniła naszego numizmatyka Romana Winiarka. A Roman Winiarek zasłynął z tego, że był zbieraczem pamiątek kościuszkowskich i w dwustulecie śmierci wydaliśmy taką plakietkę i chciałam panu to przekazać. A ta plakietka została opublikowana w takim albumie wydanym przez Ossolineum. To jest album Tadeusz Kościuszko, Syn Wolności, gdzie opublikowane są właśnie wszelkie medale dotyczące Tadeusza Kościuszki. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Akurat pana Romana Winiarka mieliśmy okazję znać. To był bardzo skrupulatny zbieracz. Zbierał wszystkie upamiętnienia Kościuszki. Jego archiwum przejął teraz pan we Wrocławiu, pan Krzysztof Lachowicz. Także bardzo pani dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. I proszę bardzo panią Ewelinę Ławecką, Kościuszko nad Sekwaną. Witam Państwa serdecznie, Ewelina Ławecka. Do mikrofonu, proszę usiąść i do mikrofonu. Jestem bibliotekarką w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na Księcia Janusza, ale tutaj dzisiaj występuję z referatem Tadeusz Kościuszko nad Sekwaną. Swoistym fenomenem jest, że postać Tadeusza Kościuszki ucieleśniająca w najwyższym stopniu ducha narodowego Polski
symbolizuje ogólnoludzkie dążenie do wolności. Mój artykuł będzie próbą uchwycenia śladu, jaki ten wielki Polak pozostawił w zbiorowej pamięci XIX-wiecznego społeczeństwa francuskiego. Nie bez przyczyny już w 1792 roku rewolucyjne zgromadzenie ustawodawcze tego kraju przyznało mu tytuł honorowego obywatela Francji. Tadeusz Kościuszko przebywał we Francji około 22 lat i były to lata pełne aktywności społecznej, fascynacji, nadziei, ale i rozczarowań, które sprawiły, że jego sympatie profrancuskie zmieniły kierunek w stronę Ameryki. Po raz pierwszy przybył do Paryża w 1769 roku. Oficer, absolwent szkoły rycerskiej, stypendysta króla, jako obcokrajowiec nie mógł wstąpić do tamtejszych szkół wojskowych. Zapisał się do Akademii Malarstwa i Rzeźby, wiedzy z altreli, taktyki, architektury wojskowej. Poszerzał prywatnie u wykładowców wyższych uczelni wojskowych. Co jest znaczące, w prawie 5-letni pobyt miał wpływ na jego przekonania polityczne i społeczne. To w Paryżu zetknął się z nową myślą filozoficzną i ekonomiczną. Czytał pisma społeczne Voltaire'a, Rousseau, Turgota czy François Quesnaya, poruszające kwestie wyzwolenia chłopów. Zapoznał się z dziełem o najlepszym rządzie dla ducha ludzkości, które napisał Pierre Samuel Dupont de Nemours. Lektury te ukształtowały republikańskie poglądy Kościuszki, a na wieść o rewolucji amerykańskiej przyczyniły się do jego wyjazdu za ocean. Po raz drugi przybył do Francji w 1793 roku ze Stanów Zjednoczonych. W Paryżu szalała rewolucja. Jej zwolennicy wzywali narody do powstania przeciw monarchistycznym reżimom. Patrioci polscy, którym przyświecały te same cele, uważali honorowego obywatela Francji Kościuszkę za dobrego kandydata do rozmów o realną pomoc tego państwa w walce o naszą niepodległość. W ciągu 7 miesięcy, kiedy przebywał nad Sekwaną, sytuacja z ruchu demokratycznego przeistoczyła się w krwawe walki jakobinów z żyrondystami. Na decyzję trzeciego pobytu francuskiego Kościuszki, który trwał najdłużej, bo od roku 1798 po 1815, miały wpływ dwa czynniki. Amerykański, ponieważ miał w Paryżu zadanie dyplomatyczne, tajne, by troszczyć się o interesy Ameryki. I czynnik polski. Opuścił Stany Zjednoczone, ponieważ, jak twierdzi Julian Ursyn Niemcewicz, w maju 1798 roku poprosił go o to francuski dyrektoriat. Co dla Polaka, patrioty, była to okazja do bardzo ważnej misji tworzenia legionów polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego, które walczyły u boku wojsk francuskich i włoskich. W 1799 roku dwukrotnie spotkał się z Napoleonem Bonaparte i już wtedy przewidywał, że nadzieje na odzyskanie niepodległości Polski dzięki Francji są płonne. Napoleon bowiem traktował sprawę polską przedmiotowo, wykorzystując ją do osiągania własnych celów. W 1806 roku Kościuszko wręcz odmówił Napoleonowi współpracy. W tym też czasie Kościuszko wraz z pisarzem politycznym Józefem Pawlikowskim wybitnie przyczynił się do powstania broszury „Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość?”. Był to, jak określa dziś Aleks Storożyński, podręcznik wojny partyzanckiej. O ile francuska atmosfera wpłynęła na to, że Tadeusz Kościuszko stał się człowiekiem zaangażowanym w sprawy nie tylko własnego narodu, ale ogólnie, to nie sprawy społeczne, to nie można powiedzieć, że przebywając wśród Francuzów doczekał się za życia jakiegoś szczególnego uznania. Owszem, cenili go nieliczni,
nie zwracający uwagę na jego antynapoleońską postawę, jak na przykład generał Lafayette. Ale dopiero po jego zgonie w 1816 roku pojawiły się ody na śmierć wielkiego naszego patrioty. Na przykład Pierre Jean-Baptiste Chaussard wydał wtedy swoją odę Ode sur la mort de Kościuszko, a Comte de la Garde, który w 1817 roku opiewał też śmierć księcia Poniatowskiego, napisał poemat o złożeniu zwłok Kościuszki w wawelskich grobach królewskich. Poemat przepojony był podziwem dla naszego bohatera. Zaprawiony retoryką przedstawia szereg wydarzeń z życia Kościuszki. Między innymi Lagarde wspomina często opracowywane literacko wydarzenie, jak to Kościuszko w okolicach Berville powstrzymał żołnierzy polskich w służbie Napoleona od grabieży, pouczając ich o obowiązkach rycerskich. W warancie Lagarde'a są to jednak des soldats survenus de bord d'Italie, żołnierze przybyli z nadbrzegów Donu. Tak oto zwraca się do nich stary wódz. Żołnierze, którzy starca prośby nie słuchacie i żołnierza pustoszyć dom się ośmielacie, jestem Kościuszko. Po śmierci naczelnika ukazało się we Francji wiele esejów biograficznych, nieraz odbiegających od rzeczywistości, traktujących postać Polaka z ogromnym szacunkiem, uznaniem, ze szczerą sympatią, określającym go zgodnie jako wzór cnót, miłości ojczyzny, a nawet nieraz idealizujących pamięć o nim. Charakter na wpół pamiętnikarski ma biografia Kościuszki pióra Marc-Antoine'a Juliena, która ukazała się wkrótce po śmierci naczelnika. Autor, działacz wielkiej rewolucji francuskiej, osobiście go znał i cenił. I uważał nie tylko za bohatera rewolucji, lecz przede wszystkim za reformatora stosunków społecznych, który zamierzał realizować ideały postępu i wolności na drodze ewolucji. Kościuszko, zdaniem Juliena, jest bohaterem nie tylko polskim, lecz całej ludzkości. Po rewolucji lipcowej we Francji, w czasie naszego powstania listopadowego i po jego upadku, nastąpił renesans postaci Kościuszki, szczególnie w poezji. W stolicy Francji organizowane były uroczyste obchody kościuszkowskie, z których dwa wywołały szczególnie szerokie echo. Pierwszy odbył się w 84. rocznicę urodzin naczelnika w dniu 12 lutego 1830 roku z udziałem Lafayette'a, Victora Hugo, rzeźbiarza Jeana d'Angers, tego, który właśnie po piersie Mickiewicza, medale Niemcewicza, Jerzego Adama Czartoryskiego wykonał, i innych francuskich przyjaciół Polski. Organizatorem drugiego obchodu następnego roku, połączonego z uroczystością żałobną ku czci poległych w powstaniu listopadowym, był syn przyjaciela Kościuszki, François Zeltner, uczestnik powstania listopadowego. I w związku z tą właśnie uroczystością Casimir de Lavigne, dobrze znany w Polsce autor warszawianki, napisał, naśladując w formie Désiré, hymn Désiré de Kościuszko, rozpoczynający się od słów: dzień gniewu to i dzień łez, gdy zdradny los przyniósł kres twego sławnego lotu. Płomienny ten hymn ukazał się jako osobny druk w Paryżu w 1831 roku, przyczyniając się w dużym stopniu do podniesienia nastrojów propolskich, nie tylko zresztą w stolicy Francji. Jako osobny druk wydano w Paryżu utwór L'ombre de Kościuszko. Utwór ten był dedykowany Lafayette'owi. Napisał go autor takiego patetycznego dytyrambu O Polonais, Julien de Plombier. Henri Barbier, poeta, który w swoich
utworach poddał ostrej krytyce współczesne mu stosunki społeczne, obyczajowe, poświęcił też naczelnikowi sonet Tadeusz Kościuszko. W tym wierszu wyraził przekonanie, że Polska, chociaż powstanie upadło, wróci do życia. Przypomina, że również Kościuszko, który bez sił padając z konia między trupów stosy na polu Maciejowic, wierzył w odrodzenie Polski. W 1833 roku ukazało się po raz pierwszy opracowanie La Vie Pologne, wydane przez Karola Forstera, zawierające śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza w tłumaczeniach różnych poetów francuskich. Po upadku Wiosny Ludów w 1851 roku ukazała się biografia naczelnika pióra Gilles Micheletta, profesora historii, zwolnionego ze stanowiska w Collège de France z powodów postępowych poglądów. Michelet zawsze odnosił się do Polski z prawdziwą sympatią, nieraz występował w jej obronie. Victor Hugo, pisarz, entuzjasta rewolucji lipcowej 1831, uczestnik rewolucji lutowej 1848, też wielki przyjaciel naszego narodu, nie jeden utwór dedykował walczącym o wolność Polakom. I w twórczości jego postać naczelnika się nie pojawia, niemniej jednak ten wielki pisarz francuski żywił gorące uczucia dla bohatera dwóch kontynentów. W lutym 1830 roku uczestniczył w tych uroczystościach zorganizowanych ku czci Kościuszki. W 1852 roku z okazji rocznicy wybuchu rewolucji listopadowej Hugo wygłosił przemówienie nacechowane wiarą w zwycięstwo ludów Europy nad starymi systemami feudalnymi i wymienił wówczas nazwisko naczelnika na czołowym miejscu. Nową falę poezji o tematyce polskiej notujemy w literaturze francuskiej w czasie i po upadku powstania styczniowego. Ożył ponownie kult Kościuszki. Powstały różnego rodzaju prace typu historycznego, życiorysy, utwory poetyckie, jak na przykład poemat Bizoneta, utwór nacechowany szczerym uczuciem w stosunku do naszego narodu. Z lat 60. XIX wieku pochodzą też dwa utwory sceniczne, w których postacią tytułową jest polski naczelnik. Są to Kościuszko u A la Pologne, sztuka w trzech aktach, pióra Fernanda, wydana w Tuluzie w 63 roku, oraz dramat w czterech aktach Maigretta, którego premiera odbyła się 2 kwietnia 1868 roku w Théâtre Français de Bordeaux. Oba te spektakle przyczyniły się do popularyzowania Kościuszki we Francji. Analizując przytaczane utwory, można powiedzieć, że nasz wielki Polak silnie oddziaływał na wyobraźnię Francuzów. Nawet wspomniany Michelet, naukowiec, autor 17-tomowej historii Francji, nazwał go ostatnim rycerzem, ale pierwszym Słowianinem, który w sposób nowoczesny rozumiał braterstwo i równość. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, dotarł do nas pan Jacek Jaworski, specjalista od kosynierów. Napisał piękną pracę, która nie została jeszcze opublikowana, ponieważ pan Mieczysław Siciński opowiedział nam o budowie kosy, o tym wszystkim. To pana poprosimy, żeby pan powiedział, jak ta kosa była wykorzystywana jeszcze w późniejszym okresie, nie tylko tak, insurekcji. Tak, oczywiście insurekcja kościuszkowska to dopiero zaczyn kosynierki. Używam celowo tego słowa, ponieważ w Polsce jako jedynym państwie, chyba nawet świata, wprowadzono to pojęcie kosynierki.
Podobnie jak w innych armiach używano woltyżerki jako nauki, na przykład walki na bagnety. Kosa i kosynierzy to typowo polskie zjawisko i taki fenomen militarny, ponieważ oczywiście kosy używano również w innych armiach w czasie różnych powstań narodowych, ale tylko w Polsce kosynierzy zostali objęci etatami, to znaczy traktowani byli jako wojsko etatowe i kosa jako broń etatowa. To znaczy kosynierzy stawali się częścią regularnej armii, a nie tylko po prostu luźnymi watahami chłopów, których angażowano do walk, jak to bywało na Węgrzech czy w Szwajcarii. Opracowano całe regulaminy dosyć skomplikowanej taktyki walki kosą. I tak na przykład w powstaniu listopadowym generał Kurkowiecki, późniejszy wódz naczelny, opracował długi regulamin walk kosynierskich. Trzeba powiedzieć, że właśnie użycie kos jako narzędzia rolniczego przewróciło, można powiedzieć, do góry nogami stare polskie przysłowie o przekuwaniu mieczy na lemiesze po skończonych walkach. Tu odwrotne zjawisko mamy, czyli jakby te przysłowiowe lemiesze, w tym wypadku kosy, przekuwano również na przysłowiowe mieczek służące do walki o wolność. W powstaniu listopadowym, już pomijając okres insurekcji kościuszkowskiej, utworzono 16 nowych pułków piechoty, zresztą wielkim wysiłkiem poszczególnych województw. I trzeba powiedzieć, że te pułki, które stały się pułkami regularnej armii, w początkowym przynajmniej okresie były właśnie pułkami kosynierskimi. Oczywiście w jakimś stopniu. Średnio to było 35% kos na wyposażeniu danego pułku. No, ponieważ jednak Królestwo Polskie objęte było blokadą, z Austrii nie można było sprowadzać broń, nieco przemycano, więc kosy spełniały ogromną rolę. Również takie nowe formacje paramilitarne, jak Straż Bezpieczeństwa, wszelkiego rodzaju oddziały partyzanckie, oddziały wolnych strzelców, też po części były uzbrojone w kosy. I są na to dowody w postaci przekazów pisemnych, jak również ikonografii. Także pospolite ruszenie, które było najgorzej uzbrojone, w dużej mierze, tak do 60-70% zbrojone było w kosy. O, kosa była straszną bronią, chociaż, jak pisał pan Siciński w jednej z opracowań, oczywiście żadna inna broń nie była takim szyderstwem obdarzona jak kosa. Tyle kpin skierowano pod adresem tej kosy. No i z drugiej strony nie można się dziwić, bo w okresie, kiedy w Londynie budowano już metro, u nas biegali kosynierzy z kosami. No ale takie były realia historyczne i polityczne Polski. Rosyjska piechota panicznie bała się kos i o ile to było możliwe, unikała walk z kosynierami. W każdym razie, jeśli to dochodziło do walki, to polegało ona na ostrzeliwaniu kosynierów. Natomiast w zwarciu na bagnety rosyjska piechota nie miała większych szans, no ponieważ w myśl opracowanej taktyki kosynierzy ustawiali się w dwóch szeregach. Jeden szereg ciął poziomo, wykonywał takie ruchy, a drugi pionowo. Także każdy, kto by się zbliżył na odległość paru metrów, dostałby się w takie upiorne nożyce, z którego raczej nie miał szansy wyjść cało. I tak jeden z przekazów mówi o tym, że
jeden kosynier z 11 Pułku Piechoty w czasie Powstania Listopadowego zabił aż 13 Rosjan. No to rzeczywiście tylko dzięki kosie można było chyba takie wyniki osiągnąć, biorąc pod uwagę, że oczywiście nie dysponował karabinem. I kolejny okres to jest powstanie 1846 roku, czyli powstanie krakowskie, które opierało się w dużej mierze na chłopach, choć ci chłopi oczywiście w krótkim czasie zbuntowani przez władze austriackie skierowali się przeciwko samym powstańcom. I tak pierwsza bitwa tego powstania pod Gdowem z wojskami generała Bendeka polegała na walce w dużej mierze między chłopami polskimi po stronie wojsk austriackich i chłopami również uzbrojonymi w kosy po stronie polskiej, po stronie powstańców. Podobna historia miała miejsce dwa lata później, podczas powstania wielkopolskiego, gdzie w kilku obozach wokół Poznania skupiło się około 6 tysięcy powstańców i nawet sama ikonografia pokazuje z epoki, że ci powstańcy, można powiedzieć, w 80% uzbrojeni byli w kosy, a jeśli to była broń palna, to przeważnie broń myśliwska. Mało bardzo znana formacją, w której używano kosy, była tak zwana Południowa Legia Rzeczpospolitej Polskiej. To jest taki zapomniany Legion Polski, również w okresie Wiosny Ludów, sformowany przez niejakiego Filanowicza ze Stronnictwa Demokratycznego w Mołdawii. Tam 400 Polaków się zebrało, mieli iść do Wołoszczyzny, połączyć się z generałem Bemem, który z kolei z Siedmiogrodu również planował wyprawę na Wołoszczyznę. Ostoczyli ostatnią swoją bitwę pod Wintila Woda, koło takiego klasztoru, zostali kompletnie rozbici. I przekazy, znowu dokumenty mówią o tym, że duża część z nich była uzbrojona w kosy. No, powstanie styczniowe, czyli kolejny etap, to można by bardzo, no to jest kwestia oddzielnego referatu, ale tylko tak zasygnalizuję, że na początku oczywiście kosy stanowiły gro uzbrojenia i właściwie wydaje mi się osobiście, że gdyby nie kosy, to powstanie albo by nie wybuchło, albo by się skończyło po paru dniach, ponieważ wszyscy powstańcy musieliby się rozejść. Powstaniec, nie mając żadnej broni, no nie jest powstańcem. Kiedy mu się daje choćby kosę, to już można uważać go, i on sam się uważa za żołnierza, można włączyć go w większą formację, w batalion czy kompanię kosynierską. I rzeczywiście takie bataliony i kompanie były formowane. Z tym, że w początkowym okresie otaczano pogardą i takim poczuciem wyższości ze strony innych powstańców, którzy władali albo karabinami, albo byli kawalerią. Trochę się prześmiewano z tych kosynierów. I faktycznie było tak, że właściwie pierwsze oddziały kosynierskie, przynajmniej u Langiewicza, to były oddziałami karnymi. Czyli takich najbardziej nieposłusznych, którzy dokonali jakichś naruszeń regulaminu, skierowane do kompanii kosynierskich. Ale i w początkowym okresie kosa była elitarną bronią, bo przecież pamiętajmy, że z braku jakiejkolwiek broni formowano nawet oddziały tak zwanych pałkinierów, ewentualnie nazwanych pałkarzami. I oni faktycznie tymi pałkami, drągami walczyli w paru potyczkach. Także nawet kosy wyrywano sobie wówczas z rąk. No oczywiście chłopi stanowili podstawę oddziałów kosynierskich, chociaż trzeba powiedzieć, że na równi służyła tam młodzież rzemieślnicza, mieszczanie, inteligenci,
urzędnicy miejscy. No różnie to było. I właściwie XIX wiek zamyka się powstaniem styczniowym. Natomiast ciekawostką jest to, że także okres I wojny zaznaczył się obecnością kosynierów polskich. Otóż w armii Hallera ćwiczono szermierkę drewnianymi kosami. Oczywiście kos jako takich nie wprowadzono, ale był to taki znamienny fakt. No, trzeba powiedzieć, że wiele żołnierzy Hallera pochodziło z organizacji Sokół i drużyny Bartoszowe formowane jeszcze przed I wojną światową, gdzie wydano regulamin walki kosą. I może stąd te ćwiczenia w armii Hallera. A znany jest oczywiście Legion Puławski walczący po stronie Rosji, ale chyba mało komu znany jest Legion Grunwaldzki, niewielki oddział złożony z 400 ludzi, formowany niedaleko tutaj na uliczce Wilczej 50 przez niejakiego Snarskiego. Podejrzany indywiduum, ale Rosjanie się na to nie oglądali. Sformowali z tych jego ochotników oddział o charakterze partyzancko-dywersyjnym. Przewieźli go w okolice Częstochowy, gdzie walczył w paru potyczkach, między innymi pod Kłobuckiem, do jego rozbicia. No i gdy idziemy tak chronologicznie, to trzeba powiedzieć, że w wojnie bolszewickiej w 20 roku, szczególnie już po bitwie warszawskiej, wielu chłopów z Mazowsza i z Podlasia spontanicznie wspomagało Wojsko Polskie, walcząc kosami z niedobitkami, odcinając drogę odwrotu, biorąc jeńca, nawet armaty wzięte przez kobiety uzbrojone w kosy na Podlasiu miał taki fakt. A miejscowość Mordy zdobywaną przez słynną jazdę rotmistrza Feliksa Jaworskiego wspierali chłopi uzbrojeni w kosy, tudzież widły w ilości około 1000 sztuk. Z kolei trzecie powstanie śląskie zaznaczyło się właśnie obecnością oddziału, batalionu kosynierów, o którym bardzo trudno i bardzo mało jest informacji. Udało mi się jakieś przekazy znaleźć na ten temat. Najprawdopodobniej pomysł stworzenia tego oddziału wziął się z tego, że do Katowic przyjechała trupa teatralna grać spektakl Kościuszko pod Racławicami. I kiedy organizatorzy powstania zobaczyli wynoszone z ciężarówek do teatru kosy, to wtedy powstała idea, żeby uzbroić oddział powstańców właśnie w taką broń. I oni rzeczywiście stanowili jakby batalion ochrony, takie osobistej eskorty wodza powstania, czyli Korfantego. Jest tylko jedno zdjęcie, które świadczy o istnieniu tej formacji, gdzie jest Korfanty, a w tle stoją właśnie ci kosynierzy. No i ostatni moment to kampania wrześniowa, gdzie dwukrotnie wystąpiły oddziały kosynierskie. Jeden to w ramach Straży Strzemeszeńskiej, taka straż obywatelska formowana ad hoc, dowodzona przez Machlewicza, a Kowal Lubieński kuł kosy dla tego oddziału. I ten niewielki oddział rzeczywiście stoczył walkę z Niemcami na przedpolach Trzemeszna w dniu 11 września. Natomiast już nieco lepiej rozpoznany jest oddział Batalion Czerwonych Kosynierów Gdyńskich, Rusinka, członka PPS-u, który właśnie z robotników
PPS-owców głównie, formował kolejne kompanie kosynierów w ilości pięciu kompanii, które wzięły udział w walkach na linii Chylonia-Koleczków i w końcowym etapie broniły Kępy Oksywskiej. A trzeba powiedzieć, że Niemcy się panicznie bali tej broni, tym bardziej, że kosynierzy atakowali nocą w świetle reflektorów z pomalowanymi na czarno twarzami, więc Niemcy mówili na nich polnisze, nie, polskie diabły w każdym razie. I po zakończonej kampanii wrześniowej te kosy zdobyte przez Niemców były spopularyzowane w niemieckiej propagandzie, pokazywane w niemieckiej prasie jako broń polskich bandytów. To miało pokazać, jak nieludzcy są, jak barbarzyńcy i dzicy są Polacy. No ale z naszego punktu widzenia, z naszej perspektywy oczywiście świadczyło to chlubnie o tych robotnikach, którzy nie mając broni wstępowali do tych oddziałów i przyczynili się do wydłużenia okresu obrony Wybrzeża. No to tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo panu serdecznie dziękujemy. Poproszę teraz panią Danutę Turczyńską. Tadeusz Kościuszko, u romantyków. Może będzie pani łatwiej tu usiąść, prawda? Dziękuję. Wchodzi się na swoją niewielką posturę, to nawet chyba zdecydowanie. Szanowni państwo, przedstawię postać Tadeusza Kościuszki w krótkiej refleksji poetyckiej polskich romantyków. Dobrze. Tadeusz Kościuszko jest jedną z tych nielicznych jednostek, które zarówno w historii, jak i literaturze polskiej zajmują miejsca wybitne. Naczelnik w Sukmanie przez 2 stulecia otaczany był kultem i czcią, a wiersze o nim rodziły się obficie i były chętnie czytane. Zjawiska te wydają się pozostawać w sprzeczności z brakiem zainteresowania postacią Kościuszki w dzisiejszym społeczeństwie. Obecnie niewiele mówi się o tym bohaterze, a poezję o nim czytają tylko nieliczni. Zresztą nie tylko o nim, bowiem bohaterstwo dawnej miary w ogóle przestało być modne. Wykorzystując materiał literacki doby romantyzmu, dokonałam wyboru utworów lirycznych oraz nazwisk poetów, którzy w swych dziełach odwoływali się do postaci naczelnika. Silne akcenty kościuszkowskie w twórczości Mickiewicza, Słowackiego i Norwida uwypuklają jego przymioty i glorię racławicką. Rozpocznę od Mickiewicza, syna uczestnika insurekcji kościuszkowskiej, który wyrastał w domu rodzicielskim w atmosferze kultu dla naczelnika. Jego ponadczasowe dzieło Pan Tadeusz to niezaprzeczalna sugestia roku 1794. Wiele w tej epopei, także innych odwołań, wspomnień nawiązujących do wielkiego wodza. Samo imię w tytule jest bezsporną sugestią odnoszącą się do wodza 1794. A już w księdze pierwszej, podczas opisu dworu w Soplicowie, czytamy następujący fragment. Tu Kościuszko, w czamarce krakowskiej, z oczyma podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma. Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów, że tym mieczem wypędzi z Polski 3 mocarzów, albo sam na nim padnie. Księga druga przynosi lapidarną, ale jak wiele mówiącą, wzmiankę. Było to za Kościuszki czasów. W księdze 10 krótko, jak na określenie czasu przystało. A pierwej wasz Kościuszko pod Racławicami byłem szerżantem, wysiekł mój pluton kosami. I w 12 podobnie. Panie Dobrzyński, rzekł mu generał Dąbrowski, tyż to jesteś ów sławny rębacz kościuszkowski. Zaś w koncercie Jankiela dłużej, ale niestety bez wymienienia nazwiska przywódcy 1794
1894 roku. Na wzmianki o naczelniku napotykamy i w innych utworach Adama Mickiewicza, choć przeważnie na ten temat wypowiadał się on w wykładach i artykułach. Jednak nazwisko Kościuszki pojawia się na przykład w Śmierci pułkownika. Szczególnie istotne wydaje się podejście Mickiewicza do ewentualnego przyszłego wodza i oswobodziciela Polski, które w wierszu o przyszłym wielkim człowieku nosi wyraźne kościuszkowskie znamiona. Juliusz Słowacki oddał cześć naczelnikowi w poemacie Wacław, gdzie tak pisał. Koń jego stawał przed każdym żebrakiem. Kłaniało mu się chłopstwo, Żydy, zboże. Dziwne. Serdeczna miłość tyle może. Gdzie ona wstanie, a rządzić zaczyna? Nic tam oporu próżnego nie stawi. Nic nie pnie wyżej, wszystko się nagina. Wszystko krzyż bierze, a mąk nie przeklina. Taki był ów duch, półludzki i boski. Pierwszy narodu anioł, Kościuszki. Wspomnienie naczelnika zawiera też pieśń czwarta, Podróże na wschód, Chorsztyński i Beniowski. W tym ostatnim uwagę zwraca sławny i różnie interpretowany rzekomy okrzyk Kościuszki. Finis Polonia, który bohater miał wypowiedzieć w momencie pojmania. W Beniowskim słowa te nie są wieszczym przesłaniem ostatecznego upadku Polski, ani wyrazem, ale przeczuciem negatywnych cech emigracji, źródła niepowodzeń ojczyzny. W wierszach Cypriana Norwida Kościuszko to apostoł wolności, zestawiany z Chrystusem, Sokratesem, Kolumbem, Napoleonem i Mickiewiczem, a jego sen wieczny zakłóca już sam fakt, że nie ma on jednej mogiły. Coś ty, Kościuszko, zawinił na świecie, że dwa cię głazy w dwóch stronach gniecie, bez miejsca pierwej. Jak się więc okazuje, bohater 1794 roku uporczywie powracał w twórczości poetyckiej ludzi pióra okresu romantyzmu, czemu niewątpliwie sprzyjała trudna sytuacja polityczna Polski i ciągłe zapotrzebowanie na wzorzec takiego przywódcy, pod którego wodzą ruszyłoby do powstania przeciw zaborcom całe społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, i jeszcze jedna ostatnia relacja. Teraz ja sobie udzielę głosu. Po prostu będzie pokaz. Proszę Państwa, dzisiejszym spotkaniem podsumowujemy obchody 275. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki. Pokażę Państwu, jak to wyglądało tutaj, gdzie się urodził Kościuszko. Tak wygląda dworek, zrekonstruowany na Białorusi. No nie był to dwór wielkopański, nie był to pałac, prawda? To jest ten dworek w Mereczowszczyźnie. Tak wygląda w szacie letniej. Jest tam Muzeum Kościuszki, do którego po prostu przychodzi bardzo dużo osób. Jest to jedno z najbardziej popularnych muzeów. To jest kościół w Kosowie Poleskim, stojący na miejscu kościoła, w którym Kościuszko był chrzczony. W tym kościele zachowała się metryka Kościuszki. Z 12 lutego 1746 roku zachowało się wyposażenie. Na 250. rocznicę urodzin Kościuszki Polska Fundacja Kościuszkowska umieściła tablicę. Tablicę w tym kościele z treścią aktu urodzenia, po polsku przetłumaczonego, i z medalionem, który wykonał artysta rzeźbiarz Eugeniusz Kozak. Była to uroczystość, która zapoczątkowała coroczne wyjazdy na Białorusi w dniu 4 lutego, żeby tam składać kwiaty. Jeszcze nie było wtedy tego odbudowanego dworku. Był taki kamień, który za naszą sprawą tam się znalazł. Z tymi tablicami były tam ciągłe zmiany. W każdym razie, jak Państwo widzicie, to są te wschodnie takie wianki.
Tu jest z kolei grupa kadetów. W 2006 roku z West Point przyjechała grupa kadetów i też pojechaliśmy razem tam do Kościuszki, jak co roku. I tak jeździliśmy przez 20 kilka lat. I w tym roku nie pojechaliśmy na Białoruś. W związku z taką sytuacją, jak Państwo wiecie. No ale to nie przeszkodziło, żebyśmy złożyli kwiaty przy urnie z sercem Kościuszki. Gdzie? Na Zamku Królewskim. Delegacja tam Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, delegacja Muzeum Niepodległości, proszę Państwa, Szkoła Kościuszkowska w Cygance. Tu jest grupa również przedstawicieli Towarzystwa Rapperswilskiego i takie małe sympozjum mimo wszelkich tutaj obostrzeń odbyliśmy. Proszę Państwa, jak prosiłem o to, żebyśmy mogli wejść na zamek z tymi kwiatami, powiedziałem najwyżej 3 osoby. No więc utargowałem 10, poszliśmy w 10, proszę Państwa. 12 lutego odbyła się konferencja kościuszkowska, której organizatorem było Towarzystwo Rapperswilskie, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Praga Południe, Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Towarzystwo Polsko-Szwajcarskie. Była to już konferencja online. Dalej były Wszechnice Kościuszkowskie. W kwietniu była tutaj poświęcona insurekcji warszawskiej, w maju aspekty społeczne insurekcji kościuszkowskiej, w czerwcu artystyczne osiągnięcia Tadeusza Kościuszki, czyli zaprezentowaliśmy jego utwory. Potem we wrześniu pamiętniki czasów moich, w październiku w ramach tej Wszechnicy odbyły się sesje w ramach również Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego w Żelechowie, w Maciejowicach, w Warszawie. Tutaj 15 października odsłoniliśmy tu wystawę, zaraz o tym będzie. 13 listopada wystawa Damy Serca Tadeusza Kościuszki i też spotkanie Wszechnicy. No i dzisiaj 11 grudnia jesteśmy tutaj. W sierpniu plener malarski w Maciejowicach, plener malarski poświęcony Kościuszce, śladami Tadeusza Kościuszki nad Wisłą. Tu jest taki symboliczny obraz, który ta pani namalowała, pani Nowak z Poznania. Po prostu taki orzeł, no, który tonie tam w bagnie pod Maciejowicami. Proszę Państwa, uczestnicy tego pleneru. No i Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie, jak co roku, w tym roku było 38. Kto patronował? No patronował marszałek województwa mazowieckiego, starosta Garwoliński Muzeum. No i oczywiście organizatorem była fundacja. Jest jeszcze jeden pomnik, co w Maciejowicach pokazano. Była sesja plenarna i też wszędzie tam 275. rocznica urodzin Kościuszki i pokazano obrazy z tego pleneru. I spacer historyczny nad Wisłą. W Żelechowie też utwory były i wystawa przywódcy insurekcji kościuszkowskiej. Proszę Państwa, dalej była wystawa również w Garwolinie, w Centrum Animacji Kultury. O, to jest z tego Centrum Animacji Kultury. Też to, po tego, ale ta wystawa pojeździła również po szkołach gminy Garwolin. To są Maciejowice i Żelechów. Tutaj, no ja coś mówię, w Żelechowie pan profesor Marian Marek Drozdowski obchodził 75. rocznicę pracy naukowej i w związku z tym został tam, no to podkreślone na tym sympozjum 38 w Maciejowicach, a oczywiście potem po tym spacerze na polu bitwy, no było ognisko, były tańce, były śpiewy. Proszę Państwa, tak jak zawsze po prostu przy tym. Tu jest kolejna rzecz, która nawiązuje do kosynierów. Otóż jest pomysł, żeby pod Maciejowicami namalować panoramę Bitwy Maciejowickiej. To taki obiekt tutaj. Ale malarz, który jest tutaj z nami, pan Hakob, powiedział tak. Pod Maciejowicami zginęli kosynierzy. Ci kosynierzy spod Rasławic, tych 300 chłopów, tam zginęło, tam zakończyło swój szlak bojowy. Wobec tego no, zrobić pawilon, w którym będą podobizny tych 300 kosynierów. Taki pawilon tutaj z galerią obrazów został wymyślony. Teraz jesteśmy już w październiku. W październiku przyjeżdża szkoła z Maciejowic. Przyjeżdżają tutaj przedstawiciele ze Szczekocin. No jest pan Piotr Zaleski. Składamy kwiaty pod pomnikiem Kościuszki.
Tych delegacji jest niewiele, ale pan prezydent miasta Rafał Trzaskowski przysyła wieniec. Przyszedł nawet przedstawiciel ministra Czarnka, szef gabinetu politycznego. No oczywiście przedstawiciele szkół. Jest pan Piotr Zaleski, który tego zrekonstruował. No jest młodzież, proszę Państwa. Więc to jest tego, to jest tego. Młodzi także występowali na tym sympozjum. Wystawa Ludzie Tradycji Kościuszkowskiej, proszę Państwa. No to są ci generałowie, jest i z Waszyngton, jest i tutaj Zamoyski, prawda. Jest pan profesor Rokosz, ten, który rządzi na Kopcu Kościuszki, prezes Komitetu Kopca Kościuszki. Jest pan Włodzimierz Kostecki, który w Sobolewie pod Maciejowicami zrobił liceum Kościuszki. No są tutaj, jest i nasza pani profesor Rusinowa w znacznie młodszym wieku. Pan Korzon tutaj, taki nobliwy pan, prawda. To z kolei jest z Australii, Górę Kościuszki. Edmund Strzelecki, portret Edmunda Strzeleckiego. A tam jeszcze jest Hajman, który tradycję kościuszkowską, czy wiedzę o Kościuszce krzewił wśród anglojęzycznych Amerykanów. Tu kolekcja jest profesorów i historyków. Profesor Herbst, jest profesor Zachorski, jest profesor Majewski, jest... Dobrze, zaraz sobie przypomnę. Tu z kolei jest Józef Piłsudski, który także tradycję kościuszkowską... współcześni działacze, a więc ten pan to jest z Białorusi. Leonid Niestarczuk, konserwator, dzięki któremu został odbudowany ten dworek. No, Kościuszką bardzo się zajmowała pani Barbara Wachowicz i pani Ernestyna Kozek, Skuriat-Kozek, szefowa Heritage Kościuszko w Australii. Ta, która urządzała światowy konkurs kościuszkowski w 17 roku. Na środku jest Niemcewicz, z lewej strony jest czartoryska Konstancja z Czartoryskik Zamojska, która bardzo gustowała w Kościuszce i na koniec jeszcze w testamencie zapisała mu ładną sumkę pieniędzy. No i chciała za niego córkę oczywiście wydać, to co omawialiśmy tam na górze. Jeszcze ksiądz Piramowicz, który był, okazuje się, proboszczem w Maciejowicach. Ta piękna dama to jest po prostu Ludwika Sosnowska. Konstancję już pokazywałem. I tu są znowu współcześni. Ten z samego brzegu. To jest Matusiewicz, szef towarzystwa w Połańcu. Pan Piotr Zalewski, który zrekonstruował mundur Kościuszki, który wiele inscenizacji urządzał. I jeszcze Tomek Otremski, prezes Towarzystwa imienia Kościuszki w Krakowie. Bardzo zasłużony kolekcjoner, bardzo, bardzo zasłużona osoba. Tutaj z kolei prezes Towarzystwa w Szczekocinach, pan Czesław Orliński, pan Krzysztof Lachowicz, taki wielki kolekcjoner. Tu z kolei jest prezes Towarzystwa z Racławic, Eugeniusz Skoczeń. Proszę Państwa, tak wygląda rzeczywistość. Portrety są, powiedzmy, trochę wcześniejsze. Rzeczywistość, panowie już są mocno, mocno po prostu tutaj wiekowo, ale proszę Państwa, narysowanie portretu to jest upamiętnienie człowieka. Także nasz drogi malarz potrafi namalować to nawet akty, ale po prostu. Tu jeszcze jest jedna osoba, której nie przedstawiłem, ten w mundurze, pan pułkownik Rola, to jest po prostu założyciel Towarzystwa Miłośników Maciejowic, który 50 lat temu przywracał tradycję w Maciejowicach. I książka, którą na okoliczność tej 275. rocznicy urodzin wydaliśmy, pana profesora Mariana Marka Drozdowskiego, Szcice biograficzne i tradycja. Jest to zbiór wielu referatów i wielu opracowań, które profesor w ciągu tych dziesiątków lat wygłosił w związku z tradycją kościuszkowską. Tak na Kopcu Kościuszki udekorowano flagą 15 października. W tym.
Kolejna rzecz to jest Otwock. W Otwocku przed szkołą odsłonięto pomnik, odsłonięto po pierwszej Kościuszki. Tu jest młodzież z tej szkoły, tu jest, no, składają kwiaty, prawda? No i ta ostatnia wystawa Damy Serca Tadeusza Kościuszki, które tutaj prezentujemy. Ta panienka to jest Tekla, Tekla Żurowska. No, proszę, jeszcze ja siebie pokazuję na koniec, ale to dlatego, że 14 listopada miałem audycję, godzinną audycję w radiu dla Ciebie. Było bardzo wielu słuchaczy, bardzo wiele osób się po prostu odezwało o rocznicy urodzin Kościuszki, no i przede wszystkim o Damach Serca, które stanowią bardzo duże zainteresowanie. I program dzisiejszych tutaj wystąpień, proszę Państwa, to jest tak, no prawie wszystko, co można było powiedzieć. Aha, nie powiedziałem jednej rzeczy jeszcze z Białorusi. Nie udało nam się pojechać, ale co zrobili Białorusini? No, postawili oddział OMON-u tam przy tym dworku i nie pozwolili, żeby się odbyła uroczystość, mimo że zaproszenia zostały wysłane. W związku z tym w Mińsku, w ambasadzie amerykańskiej, gdzie jest po pierwsze Kościuszki, zebrało się 30 przedstawicieli środowisk tych wszystkich placówek dyplomatycznych. I tam złożono kwiaty w tym właśnie przy tym popiersiu. Zawsze do Mereczowszczyzny na te spotkania przyjeżdżali ambasadorzy, najwyższą rangą przedstawiciel dyplomatyczny zawsze przyjeżdżał do Mereczowszczyzny i tam te spotkania były, zawsze podnosiliśmy toast za zdrowie Kościuszki, prawda, bo urodziny się na wschodzie obchodzi bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że przyjdą takie czasy, że będziemy mogli tam dalej pojechać. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na kolejne spotkania Wszechnicy Kościuszkowskiej, na kolejne tutaj obchody kościuszkowskie. No i jak Państwo widzicie, staramy się coraz nowe osoby zapraszać, żeby rozszerzyć zakres tutaj tej tematyki. Uważamy, że Kościuszko nadal jest osobą na tyle ważną, że ona powinna być, nie tylko służyć jako dla polityków, jako wzór, ale również dla młodzieży. Po prostu studiowanie Kościuszki ma ogromny sens, tym bardziej, im bardziej po prostu autorytarne będą się rzeczy działy. Kościuszko to wielki demokrata, to wielki patriota, to człowiek szlachetny i to, czego Rosjanie nie mogą w żaden sposób zrozumieć, generał, który nie brał łapówek, proszę Państwa. Więc to jest taka rzecz, która odróżnia nawet i od różnych dzisiejszych polityków. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Kłaniam się wszystkim. Dziękuję Państwu za relację. Dziękuję wszystkim, którzy przekazywali nam informacje. Panie doktorze, ja tylko mam jedną uwagę. Przy tych portretach wszystkich zapomnieliście Państwo o jednej postaci. O profesorze Walter.